Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale, zapraszam dzisiaj na kolejny livestream z GTA Vice City Stories. Tutaj obok mnie na zdjęciu widać, mam już tę płytkę, więc będziemy sobie walczyć z tą grą, bo tutaj to nie jest żadna przyjemność granie w to, ale no nie wiem, jakoś mam ochotę, nie wiem dlaczego. Może ostatnio dlatego, że jest GTA Definitive Edition na topie, no to jakoś tak postanowiłem wrócić do tego GTA, ja jakoś tak dlatego prawdopodobnie. Proszę napisać na czacie cokolwiek, bo widzę, że znowu chyba albo czat jest zawieszony, albo co, bo nie wiem. Nikt na razie nic nie napisał, może znowu się czat zawiesił. To jak to tak będzie miało wyglądać, no to pewnie nie będę robił w ogóle już live'ów. No ale może zaraz się okaże, że działa, więc proszę dać coś, cokolwiek napisać na czacie. Cokolwiek, ktokolwiek, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Dopiero będziemy wtedy grać, nie? Albo nie będziemy właśnie. Jest pierwszy widz, Dana Koch. Mam nadzieję, że inni również są. Mówię, proszę napisać coś na czacie, bo na ostatnim live'ie to w ogóle czat zamulił i po pół godziny przychodziły te, za pół godziny wiadomości te z początku live'a. No. Więc proszę cokolwiek dać znać, że jesteście, że oglądacie. No i oczywiście łapkę do góry, wiadomo. I dopiero wtedy ja będę tutaj kontynuował, bo to tak bez sensu, nie? Czekamy, czekamy, czekamy na wasze wiadomości.
No i dobra, są kolejni widzowie, czyli chyba czat działa, to dobrze. Jest Nigahu i Melonik. Także witam was wszystkich i jeszcze Dany Koch. Także mam nadzieję, że będzie wszystko działać tak jak trzeba. Gdzie jest padzik? Tutaj położyłem. Moment, żeby tu jeszcze tylko się... No co tutaj leży, co to za kabel od kamery chyba. No już mam, wszystko jest dobrze tak jak trzeba. No dobra, gramy w takim razie. To lecimy do jakiejś misji, no. Oczywiście proszę dać łapkę do góry i udostępnić mój live stream, link do live streamu na Facebooku, wtedy więcej osób wpadnie. To będzie bardzo spoko, jakbyście to zrobili. Łapka do góry i udostępnienie na Facebooku. Dobra, jedziemy do G. Czyli to jest w tym kierunku jakoś, tak? A źle jadę, no właśnie, przecież tutaj to jest ślepy zaułek. Gonzales, gdzie to jest? Czekaj. A jak tam wjechać? To chyba na polu golfowym? Gdzie to jest w ogóle? To dziwne jest jakieś miejsce. No dobra, prosto. Może tu trzeba na pole golfowe i zaraz zobaczymy. No. No to wychodzi, że to jest tu. Tu jeszcze gwiazdka od policji jest. No, a są wózki te? Jak to się nazywa? Meleksy? Ale to ja nie chcę tej misji. Okej, no właśnie, ja chciałem tam pojechać. No to dobra, zobaczmy. O, Phil Collins już jest, można na koncert pojechać. To pojedziemy na stadion. Niedługo. Phil has yet to set a definitive date for the show. When approached, Phil's management told VNN, Phil won't say it. Nie! VNN, making a virtue. Ale się zaczęło. Dobra, to nic, jeszcze raz bierzemy. Ale historia, no. No to jest GTA, całe GTA. To jest całe GTA. No witamy kolejne osoby. Karolen. Siema Axel, już długo będę ogarniał PS2, tylko że taniej z Allegro lub Lombardu. Jak chcesz, możesz u mnie kupić. Ja jeszcze chyba 3 sztuki mam, czy 4 nawet tego PS2. 4 nawet jeszcze mam sztuki. Nie są takie drogie. I masz pewność, że będzie działało, przecież wiesz, że ja bubli nie sprzedaję. Arek Czarnecki. Cześć Axel, wytłumacz mi fabułę gry rzeźnik typu bronie, poziomy, a w nich lokalizacji wrogów oraz bossa. Co ja ci mogę powiedzieć? Nagrałem filmik o rzeźniku, więcej, co sobie mam więcej ci o tej grze dopowiedzieć? No więcej w nią nie grałem poza tym odcinkiem, więc tyle co tam się dowiesz z odcinka, to nic więcej nie mogę powiedzieć. Nie to, że nie chcę, tylko jest, nie wiem co mam powiedzieć więcej. No gdzie ty biegniesz, durniu? Tutaj. On biegł do tamtego samochodu. Bo nie będę brał tej misji na tym Meleksie, no bo ja nie chcę jakiejś dodatkowej tam misji wykonywać na jakimś kurde wózku golfowym, tylko chcę do tej misji głównej pojechać na G. Myślałem, że jak wsiądę, to normalnie będę mógł jechać, a tu nie, jakaś misja się włącza, no ludzie, no. Ale to jest. Dobra, to tu jakoś chyba, tak? Tu? Gdzie to się wjeżdża? Już, ja już zgłupiałem, czekaj. Tu chyba i w prawo, tak?
No nie wiem, kurde, jak tu się wjeżdża, ty. Nie znam tej mapy. Tu chyba. No. Gdzieś stoi taki, który nie ma misji. Czekaj, tu coś było? O, jest, a może też będzie misja, zaraz zobaczymy. No na szczęście nie. I komunikat o Philu Collinsie. Phil Collins is set to perform a surprise concert at downtown's Hyman Memorial Stadium. Tickets are already selling out fast, though Phil has yet to set a definitive date for the show. When approached, Phil's management told VNN, Phil won't set a date just yet. His work is a labor of love, and you can't hurry love. VNN, making a virtue a vice. Homes on the Range. Zobaczmy, co to za misja. Na pewno pojebana, jak cała ta gra. Ah, Vic. I hope you play golf. Sure. I've played a round or two. I play around all the time. But don't tell my wife. Vic, I find the way a man plays golf says much about him. Really? See, for instance... Co to znowu jest? Jakaś bomba? Nie, to gość jakiś tu przywiązany jest. Gość w ogóle tak tutaj do tej tarczy przywiązany. Co to w ogóle za głupoty znowu? Zaraz zobaczymy. I co? Muszę go trafić. Aha, mówiłem, że pojebane będzie. O kurde. Za chyba za mocno. No zobaczmy. Chyba źle. No. No, to muszę go trafić, tak? O, red. I co, mission failed pewnie, tak? I have a deal coming up very soon, Vic. Ale on teraz trafia, tak? Też nie trafił. No nie, no kto to tą grę robił w ogóle? Jakieś świry z chorości? O ludzie, no. Dobra, próbuję. No może teraz? Uwaga, uwaga, nie, no coś za słabo. No, dwa razy na zielony dałem, no to o co chodzi? No zaraz zobaczymy jeszcze raz. Może trzeba idealnie na sam środek zielonego. Your authorities are keen to support my colonel's attempt to bring greater democracy to the Latin world. No on nie trafił też. Dobra, dawaj mój strzał. Ja może źle przeczytałem, zaraz zobaczmy jeszcze raz. Power. No za mocno znowu, no nie wiem, no. Może power trzeba na fulla, a później na zielone tam przy tym drugim pasku. No tak bym zrobił, bo za blisko mi to leci, nie doletuje do tego gościa. No zaraz zobaczymy. They'd like to trade arms and munitions for some of our yayo. Próbujmy tak. No i co? Benovic? Nie rozumiem tego po prostu. No to jak mam to zrobić, no? A napiszcie mi na czacie, bo ja nie wiem, może ktoś grał z was to po prostu, bo będziemy to robić godzinę. Melonik, Axel, oglądałaś Akademię Policyjną. Która część według ciebie najlepsza? Chyba żadna, nie lubię tego w ogóle. To jest taki infantylny humor. No. Nie wiem, no wolę coś o policji poważnego obejrzeć. Nie wiem, no właśnie Policjanci z Miami, czy To Live and Die in LA, czy coś takiego, a nie kurde jakiś ten, że jakiś ten porucznik Lessard, który w ogóle nie wie, co się dzieje, że jego podwładni tam coś robią, no. Blackjack Official, siema, cześć. Arek Czarnecki, to ja po livestreamie wejdę na odcinek z rzeźnikiem, spoko. Karol, Axel, a mógłbym odkupić od ciebie GTA 3 na PS2, tylko ty ustal cenę niezbyt drogo, proszę. Nie mam tego na sprzedaż, więc... Ja wam dam 29 ZST. Cześć. Arek Czarnecki, chcę ci powiedzieć, że przedwczoraj grałem na levelu 5 rzeźnika, ale szkoda, że to było demo tej gry. To demo jest w ogóle tej gry też?
Serio? Myślałem, że to ta gra jest tak niewielka, że już nie trzeba dema robić. No możecie mi coś tu podpowiedzieć, co tu zrobić, kurde, bo to jakaś padaka będzie, zaraz go... I chyba będzie game over, tak? Tak, game over będzie, no bo... Adios, vamos! Pewnie, no bo nie udało się przy trzech razach. Gonzales killed Jesus, no to jeszcze raz dawaj, no chyba na szczęście nie trzeba iść do domu, znaczy od save'a, bo... No bo przecież nie umarliśmy, tak? A bronie są przecież tam zarekwirowane, tam przy bramie tej, jak się wchodzi na te pole golfowe. No dobra. Power, set your shots power. Nie wiem. Close the marker is the green section is better. Za mocno, no. Też za mocno, źle. Nie, ja tego nie rozumiem w ogóle. Oba walne teraz na fulla w prawo i w lewo i mam to wywalone na to. Bo to po prostu jest jakieś chore. Kolejne chore misje w tej grze. O, może teraz... No i nadal za blisko, no to jak to zrobić, no? Ale gówniana gra. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz, żeby było idealnie na zielonych. Jedno i drugie, no. Za mocno znowu. No i też za mocno. Ale o, uwaga! Jakim cudem teraz się udało? Nie wiem, ale no dobra, jest. Well played, Vic. Wcześniej już też tak miałem dwa razy na zielonych. To jest taka gra. Dobra, 1000 dolców. Idziemy zrobić save'a. I pojedziemy na koncert Phila Collinsa. Mam nadzieję, że wszystkie moje bronie tam są nadal, bo nie mam ochoty zbierać ich od nowa gdzieś tam. Ale jest. To. I to, no zbyt dużo też tego nie było. Dobra. Samochód, proszę, lamnie dać jakiś, dobra. Zanim jeszcze to zobaczę, co na czacie. Karol, sam miałem problem z tą misją, musisz trafić tymi wykrzyknikami dwa razy, bo tak mi się przypomina, że ukluczyłem w grudniu zeszłego roku. No dobra, no udało się na szczęście. Roger Woj, cześć. Dobra, pojedziemy do tego, do save'a. Ktoś z was kupił te Definitive Edition, czy nikt? Proszę napisać na czacie. Nikt nie napisał. No więc, czyli nikt nie kupił tego Definitive Edition, rozumiem.
W sumie i dobrze, no, bardzo dobrze, bo to jest taki krap, takie gówno, takie niedorobione coś, gdzie jest jeszcze więcej błędów niż w tych oryginalnych tutaj, tych GTA, że w sumie szkoda na to kasy. A na pewno szkoda 269 zł. Dzisiaj czytałem newsa, tu policja jedzie, więc dobrze, że mnie okradłem. Dzisiaj czytałem newsa, że Rockstar wyda jakąś łatkę do tej gry, ale każdy, kto kupił już tę Definitive Edition, to dostanie gratis oryginalną trylogię. No nie wiem, tak naprawdę jaki w tym sens jest tak naprawdę, no. To od razu mogli kupić oryginalną trylogię, czyli sami się przyznają do tego, że to ten Definitive Edition to jest gówno niedorobione, nawet jeśli łatkę do tego wydadzą. Jedziemy na koncert Phila Collinsa, czekaj, to tędy chyba powinienem jechać, no. Myślę, że to taka będzie mała tutaj przerwa między tymi misjami i sobie posłuchamy tej jego muzyki. A tam chyba nawet można co jakiś czas wracać, w sensie tylko trzeba mieć tam chyba ileś dolarów i za każdym razem będzie ten koncert tak jakby odgrywał, więc można za każdym razem tam wejść sobie. Jest to nawet taki fajny, no nie wiem, powiedzmy taki bajer w tej grze. Tylko, że to kosztuje chyba 3000 dolarów, czy coś takiego gdzieś tam czytałem na internecie. Zaraz zobaczymy, mam 7700, to starczy. Stadion, zaraz zobaczymy, czy pamiętam, jak się jedzie. W lewo chyba teraz trzeba będzie, no zaraz zobaczymy. I w prawo teraz chyba, no chyba nawet go tam już widać w oddali. W tym GTA. Wjadę tam. Albo i nie wjadę. No prawie, dobra. Może lepszym samochodem bym wjechał, ale ten to jakieś badziewie. Dobra, gdzie tu się wchodzi? Czyżby jakoś tu? Nie, może z tamtej strony, albo tutaj, zaraz zobaczymy. Bo tam mówili w radiu, że już jest ten koncert, nie? No to jak tu się wchodzi? A? No widzisz, nawet nie wiem, no znowu nie wiem, no. Może trzeba było słuchać tam albo to nie tutaj, nie wiem, no. Albo to o jakiejś godzinie tam tylko ustalonej, no nie wiem, nie ma tego, no możecie mi też podpowiedzieć, no to sobie posłuchamy tego Coming in the Air Tonight. Ale nie było ani tu, ani tu, no nie wiem jak to się robi tę misję. A może to nie tu w ogóle jest? Bo ona coś tam mówiła, chyba że na stadionie, tak? No więcej tu wejść ja nie widzę, no. Chyba że może od drugiej strony, ale... No przejadę się jeszcze za chwilę i zobaczymy. A tymczasem możecie mi podpowiedzieć. Na czacie. Arek, ale żeby odblokować następne levele w rzeźniku, to trzeba zacząć od pierwszego, a na levelu pierwszym mamy pistolet i piłę tarczową. Ja nie pamiętam, ja w tą grę grałem ile? 2 lata temu. Roger Wojn, kumpel mój kupił na PC-ta i mówi, że lipa straszna, że mody nieoficjalne były lepsze. No, Dana Koch, za drogie, zgadzam się. Karol, dobra, Axel, ja spadam, bo idę dziś nowy film oglądać, a później jak będę miał PS2, to wyślę zdjęcie na priv. Spoko. Roger Wojn, coś mi kolega mówił, że po
sobie od kupienia zawiesili sprzedaż. Tak, no na PlayStation 4 nie można już kupić tego Definitive Edition i na PC-cie nie można. Na tym Rockstar Launcher, czy jak to się tam nazywa, na Xboxie chyba nadal można. No dobra, chcecie to możecie mi doradzić, jak tutaj przejść do tego Phila Collinsa. Tymczasem ja sobie parówki kupiłem dzisiaj. Taki jestem głodny, że dajcie mi chwilę sobie, pozwólcie, że sobie zjem. No i możecie mi podpowiedzieć, jak do tego Phila Collinsa pojechać. Może ktoś grał, a może jak ktoś nie grał, to niech sprawdzi na Google. Nienawidzę tego otwierać, to zawsze jest takie. I nie dość, że tu jest folia, to jeszcze każda porówka w folii jest. No dobra, trzy na razie wystarczy, to jeszcze zostawię sobie na później może. Kupiłem sobie parówki z serem takie, że niby w środku ser jest. To takie moje ulubione, bo te takie zwykłe to już mi się przejadły. Teraz takie kupuję z serem. I mam sosik jeszcze taki pikantny. Wszystko chyba tu już wleję, bo już go niedużo jest. Dobra. To jest smak wolności. Dobra, nikt nie napisał co z tym Collinsem. To sam muszę sprawdzić, bo na was to nigdy nie można liczyć. Nikomu się nie chce. To ja sam sprawdzę. A może to jeszcze nie teraz? Bo widzę, że są jeszcze dwie misje. Jeszcze jest Phil Collins Kill Phil 2 i dopiero później jest In the Air Tonight, więc to dopiero jeszcze chyba będzie. Dlatego tego nie ma na stadionie tutaj. No to dobra, no. Ale tam coś w radiu mówili. Może ja się nie wsłuchałem. I to mówili, że on przyjechał do Vice City, a nie, że koncert jest. No mniejsza o to. Zaraz będziemy grać. Roger Roy mówi, ja na PS2 przyszedłem całe Vice City Stories, ale nie wiem co się dzieje teraz, bo trochę nie oglądam live'a. Teraz misja była z... Znaczy na poprzednim live'ie była misja jak Phila Collinsa. No, uratowałem tam tym limuzyną, ale widzę, że jeszcze jest druga, Kill Phil 2. Dawid Bytom, ciema, ja pykam w GTA Trilogię, jest rewelacja na PS5. Spoko.
Roger Wojt, smacznego byku, dzięki. Arek Czarnecki, jak się odpala rzeźnika na komputerze? Nie wiem. Normalnie, z płyty, no a jak? Inaczej, no odpalasz tam egzę na płycie i rusza grano. Roger Wojt, z limuzyną misja była czy nie? Bo nie oglądałem. Była, no właśnie, na poprzednim livestreamie. Dobra, już tylko łyka wody biorę i jedziemy do jakiejś następnej misji. No to dawaj tam. Może do tego L teraz, czekaj, L jest... No właśnie, gdzie jest te L? No na mapie tu widzę, na tym, na minimapie, a tu nie widzę, czekaj. Lens Vans. Tu jest R i G, a gdzie jest L? O, tu aż jest, o kurde. No to może no, jedziemy tam, no. Po kolei róbmy tę misję, chociaż... No nie wiem, gdzie jest misja z filmem, czy R, G, czy L. Myślę, że u Lensa może być misja z L, bo będziemy może właśnie odbijać tego tam Phila Collinsa. No to pojedźmy tam. Ten Pietro Gonzalez ten na tej, na polu golfowym, a R to nawet nie wiem kto to. To jedziemy do L. Dobrze, jadę tutaj. Tędy. No, akurat sam wleciał pod koła. Blać. Wow, ale tu jeżdżę na pod prąd jak pirat drogowy, co? No dobra, walimy tu. No to się fajnie świeci. Tego nie było w Vice City, tutaj zrobili, nie? Dojadę do L i zanim jeszcze włączę misję, to przeczytam, co napisaliście, dobra? Jakaś budowa tutaj. No rozwalę ten płot. Nie wiem nawet jak tu wyjechać teraz ten. Samochód mi się już dymi, więc trzeba zmienić go na coś innego. Tutaj jest, no tak. Tutaj idzie ten helikopter i wszystko inne. Dobra, zanim wejdziemy, zobaczę, może coś się pojawiło na czacie. Już patrzę.
Roger Voy. Lanca, misja mnie doprowadzała do szewskiej pasji. No zobaczymy, co to będzie tutaj zaraz. Krycha, YouTube. Siema, cześć. Roger Voy. To chyba misja na motocyklach, a pamperek Vansa, Lansa, Densa jest bezużyteczny. No i nawet nie strasz, kurwa, z tą grą obsraną, co? Obsrana w gównie ta gra jest. Taking the Fall. To każda misja jest pojebana! Każda! W ogóle ja nie wiem, dlaczego ja jeszcze w to gram. Nie wiem, naiwnie liczę, że jak wyjdzie GTA 6, to będzie normalny. Zapowiedzieli w ogóle to też chyba wczoraj, czy dzisiaj? Wczoraj chyba, że będzie Red Dead Redemption 3 i remake GTA 4 na nowym silniku na PS5. Ale nic, nic w ogóle o GTA 6, nic w ogóle, milczą i pewnie jeśli zapowiedzą, to może w przyszłym roku, a zanim wyjdzie, to nie wiadomo kiedy, 2023, 4 może, ile to można robić, kurde, jakieś Definitive Edition wydają, jakieś Red Dead Redemption 3, jakieś kurde GTA 4 remake, a co mnie to w ogóle obchodzi? Ja chcę GTA 6 w klimatach Vice City, w klimatach Florydy i Miami Vice. W ogóle też ciekawostka, też oglądałem na jednym kanale, taki kanał znalazłem, wszystko o GTA, to się chyba nazywa Everything GTA, czy Everything Grand Theft Auto, czy jakoś tak się to nazywa, nie pamiętam już. I w tym, w jednym z folderów, na tym GTA Definitive Edition są dwa zdjęcia. Jedno jest takie normalne zdjęcie z ulicy, ktoś zrobił, a drugie to jest wyrenderowane, wymodelowane w jakimś programie 3D i prawdopodobnie jest to z GTA 6 screenshot. Prawdopodobnie pierwszy screenshot z GTA 6 tam siedział gdzieś w plikach, ale to są tylko takie pogłoski, plotki. Jest jakiś taki żółty domek i tam jakaś, wiesz, ogródek tego i ładnie to wygląda i to niby Floryda jest. Bo ten domek jest z Florydy, którego gdzieś tam internauci znaleźli, że to prawdziwy domek z Florydy. A Miami jest na Florydzie właśnie, prawda? Więc ciekawe, no może to jest faktycznie prawdziwy screenshot z GTA 6. No to co, lecimy i co, pewnie on prowadzi, ja strzelam, albo odwrotnie? No znowu to wymyślili. Get in the helicopter. I on siedzi, tak? On będzie strzelał, tak? A wyłączamy radio, bo mi tutaj zablokują live stream. Damage balance. No i gdzie mamy lecieć w ogóle? Tam gdzie na czerwono, tak? Tilting the helicopter will lower. Czekaj, co? Jaki balans, o co tu chodzi? Keeping the helicopter level will improve lens aim. Co? O co tu kuźwa znowu chodzi? Ja pierdzielę, no co oni znowu wymyślili? Jakiś kurde pasek balans. Ja pierdzielę, no. Co oni znowu tu wymyślili? Jakieś kurde balansowanie, ja pierdzielę. Ten pasek tak kurde reaguje nie wiadomo na co, czy ja lecę, czy się obniżam, czy podwyższam, nie wiem. Mam ma być po środku ten pasek, czy na zero ma być, czy na fulla ma być, nie wiem. Tu gdzieś to wyżej widzi, no widziałem się tutaj, tak? Dobrze, już. To. That's it! Run, you sissy boys! Strzelaj do tych durniów. A idźcie z tą... No! O. No i super, i od nowa. Aj, iście z tą grą obsraną, już mam tego dość naprawdę. Ja dopiero zacząłem livestream 40 minut temu.
Roger Voy nie będzie, ale co nie będzie? GTA 6 nie będzie? G.I. Joe, siema, Roger Voy, normalnie GTA 6 miliard mikropłatności będzie, zobaczycie, że 40 misji plus dodatkowe, no i multi przede wszystkim z płatnymi dodatkami. Może. Mroniek, te całe Trilogy Definitive Edition to tylko odgrzewany kotlet, ludzie powydawali pieniądze na coś, co już znają, tylko w lepszej oprawie graficznej. Remaster nie oddaje takiego klimatu jak pierwowzory. To jest przede wszystkim moim zdaniem skierowane, jeśli już, to dla osób, które są dzieciakami i mają, nie wiem, 13, 14, 15 lat i grali w GTA 5, a nigdy nie grali w te stare części, bo są za brzydkie, nie? I tutaj odnowili grafikę, żeby te dzieciaki mogły zagrać, ale dla nas, dinozaurów, to w ogóle nie ma sensu. Przecież my już znamy te gry, tam nic się nie zmieniło. Misje są te same, błędy są te same, a jeszcze więcej błędów, więc jeszcze raz bardziej byśmy się wkurwiali. Więc w sumie może i dobrze, że tego nie kupiłem, no chyba, że załatają to. No to wtedy. Dobra, jeszcze jedna parówka mi tu została, to dajcie mi chwilę, ja sobie zjem i jedziemy jeszcze raz ten helikopter zrobić, no. Dobra, starczy na razie. Jeszcze dwie parówki mam na później. Miało być ser, a ja tu w ogóle żadnego sera nie czuję. A idźcie z tymi oszustami. Zrobią zawsze jakieś parówki, czy w ogóle jakieś jedzenie, czy coś. Napisane, że coś tam z czymś, a w ogóle nie czuć tego. Tak jak ja kiedyś na live kupiłem jakieś kanapki z tuńczykiem. Kupiłem, a tam w ogóle tuńczyka nie było czuć. Christopher Dula, dobry wieczór, parówki na masę, choć to GTA, to by się Melisa przydała. O, do, kurde, tak żeś powiedział, że masz piątkę dla ciebie, no zgadzam się z tym stuprocentowo. Tutaj to się by przydała Melisa, ale nie tylko, tu by się przydał jeszcze jakiś, nie wiem, odwyk w choroszczy po tej grze. No przecież to jest nienormalne, co tutaj się w ogóle dzieje. No, właśnie, widzisz, o, uciekł mi motocykl. Dobra, bierz tego. L jest w tamtą stronę. Jeśli wyjdzie GTA 6, to ja chcę w to zagrać, nawet... No, no nie, znaczy no nawet, no nie to chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że nie będzie chujowe, no. I mam nadzieję, że będzie w klimatach Florydy i Miami, no bo jeśli nie będzie, no to wtedy nie chcę w to zagrać, prawda? Bo jeśli to będzie coś takiego jak GTA 5, że powiedzmy dzieje się współcześnie, no to po co w to grać? To jest masa innych gier, które są fajniejsze. Zablokował się, o. 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 Dobra, dawaj tego helikoptera. 34 osoby oglądają. No to witam wszystkich. Roger Voy, Axel, nie wypalaj się, taki piękny jest gameplay na PS2. Ja też tak mam, że teraz coraz bardziej wkurwiam się na te gry stare. Znaczy, wiesz co, po prostu w latach młodości, czy tam dzieciństwa raczej, no bo ja nadal młody jestem, przecież ja nie jestem stary w ogóle, no. Gdzie tam? Coraz młodszy jestem nawet, no ale dobra, to już żarty na bok, nie? W czasach dzieciństwa, to jak jakaś gra mnie wkurwiała, to po prostu przestałem w nią grać, bo instalowałem albo odkładałem na półkę i brałem następną. A teraz po prostu gram, bo chcę skończyć te wszystkie gry, no. Tak było w dzieciństwie.
Jedzą, mi zdecydowanie bardziej podchodzi klimat San Andreas, ale wiadomo, każdy lubi co innego. Ja właśnie San Andreas nie lubię. Nawet kiedyś robiłem live'a i wyłączyłem po godzinie czy coś takiego, bo nie lubię raperskich klimatów, nie lubię murzyńskich klimatów. I w ogóle już te GTA, te wszystkie te trzy części, pięć właściwie części, bo przecież jeszcze jest Vice City Stories i Liberty City Stories, to jest to samo, to jest ten sam silnik, tak samo Tomb Raidery. Tomb Raider 1, 2, 3, 4 i 5 to jest to samo, tylko misje nowe porobili, te plansze nowe, to jest to samo. No. Melonik, to musiałby być remake, a nie remaster, żeby to wyszło im lepiej. Oni zostawili cały model gry sprzed X lat, opakowali tylko lepszą grafikę, wzięli za to 270 zł, a glitche, bugi i tak dalej, te same. Te same plus nowe! A tych nowych jest tyle, że ja wiecie co, ja teraz mam nowe hobby. Do snu już nie puszczam sobie jakichś tam opowieści kosmicznych, żeby zasnąć, tylko ja sobie do snu teraz stawiam telefon obok i oglądam te, kompilacja przez godzinę bugów z GTA Definitive Edition. Jak tam jakieś samoloty spadają na ziemię, wybuchają, jak samochodem odjedzie, nagle samochód mi wybucha. Jak jakieś te przeciwnicy, którzy stoją w powietrzu, a w ogóle co tam się dzieje w tej grze? W ogóle jest niegrywalne, to nie powinno w ogóle trafić do sprzedaży absolutnie. A to trafiło do sprzedaży i to jeszcze za niemałe pieniądze, kurwa. 270 zł, to przecież to jest jak jakaś nowa, współczesna gra. To GTA 6, jeśli wyjdzie, to będzie też kosztowało 269 zł. A tu takie gówno wydali, to rzeczywiście to nie powinno być warte więcej niż 100 albo 50 zł, albo nawet w sumie, o, to ja teraz tutaj może się narażę, albo w ogóle jakąś głupotę palnę, ale gdy to jest takie zbugowane i zgliczowane i to w ogóle uniemożliwia granie, to to w ogóle powinno być teraz za darmo rozdane już teraz. No bo kto teraz miałby chcieć w to grać? Albo powinni wstrzymać wydanie tego w pudełkach, tylko jak już było cyfrowo, dobra, kto kupił, to kupił, ale teraz jeszcze w pudełkach, a w pudełkach ma być chyba w grudniu, 6 grudnia, czy kiedy tam premiera ma być? Może ktoś z was tam mógłby sprawdzić teraz, kiedy premiera pudełkowa tego Definitive Edition, jakoś nie, w grudniu chyba mówili tam, znaczy mówili, no pisali te artykuły, nie? Dobra, oni tu jadą. Akurat koniecznie trzeba to z helikoptera robić, tak jakby się nie dało, nie wiem, samochodem przyjechać i ich rozwalić. No, strzelaj do nich, no. Na co ty czekasz? Strzelasz czy nie? Dobra, pół zostało jeszcze? Jeden. To dawaj go. Ja tego nie lubię, tego, kurde, tej pocztówki. Strzelasz czy nie? Durniu, strzelasz czy nie? Dobra. Take Lance to kill more bikers at the hotel. To lecimy. Pewnie będzie jeszcze z dwa razy, bo to by było zbyt łatwe. Dobra, gdzie ten hotel jest? Tu? Dalej. Myślę, że to będzie jeszcze kilka takich miejsc, żeby ich ostrzelać, bo to by było zbyt łatwe. Zwłaszcza, że mamy poziom damage'a taki dosyć mały, a pewnie będzie trzeba mieć aż cały, żeby się skończył, gdy będę miał prawie cały zniszczony helikopter. Dobra, tu gdzieś jadą. Tak? Gdzie on jest? Czekaj, gdzie on jest? No nie widzę go. A, tu gdzieś są. No to strzelaj do nich, no. A, idź ty. Strzelasz czy nie strzelasz? O, ale to jest gra, no ja pierdolę, no. Strzelaj do nich, no. A, bo już zabił ich, dobra, no. Dobra, to teraz co, tutaj? Dobrze, że tu chociaż nie ma na czas tej misji. Gdzie oni są następni? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Tu na dole? To strzelaj, no.
na co ty czekasz, no durniu jeden? Ja nic nie widzę z tej kamerki w ogóle, nic! Ja pierdolę, ale to jest... No zabijaj go, no! Już? Dobra, mówiłem, że będą następni jeszcze. On the hotel roof, czyli na dachu hotelu. Ale to jest padaka cholerna. Tu gdzieś czekaj, tu na... Tu. Ale jeszcze to sterowanie tym helikopterkiem pojebane. Dobra, pewnie. Strzelaj no! Już? Co? I dlaczego on wypadł? Dlaczego on wypadł? I dlaczego ja się palę? What? O kurde! Dobra i teraz, aha, no tak, teraz jeszcze będę musiał ręcznie ich pozabijać, a zobaczcie ile ich na mapie, jest chyba z 40. Na pewno tego nie przyjdziemy, a idźcie z tą grą. Gaming Madness, siema, G.I. Joe, akurat glitche dodawały uroku tej grze. Mowa o GTA San Andreas, ale racja, ta mechanika strzelania wypada słabo i to bardzo. Nie no dobrze, glitche były, ale teraz tych glitchów jest kurde z 10 razy więcej w tym nowym wydaniu. To teraz w ogóle się w to nie da grać. 7 grudnia, mówi Dana Koch. Spoko, Roger Voy. Tak samo było z The Need for Speed, tego nikt nie testował. Dobry klimat, fajne auto, nawet stare. I masę glitchy, plus spadające auta z nieba, masakra. Christopher Dula, w GTA gra się na dwa sposoby, albo robisz misję, albo zabijasz prostytutki. No. Roger Voy, haha, strzelaj, no ja, a już zabił. A, no widzisz, no. Dobra, teraz dopiero będzie akcja. O! Gdzie oni tylko teraz są? Gdzie się tam wchodzi? Którędy? I mam jakąś gównianą broń jeszcze. Dobra, gdzie tu się... Słyszę jak strzelają, ale nie wiem jak się tutaj do nich wchodzi, czekaj. No nie wiem, czekaj. Strzelają do mnie skądś, no chyba tu po schodach. No nie wiem jakim cudem ja mam to przejść, ale no spróbujmy no. Tędy się wchodzi. Tak? Nie. Coś tam wybucha. Nawet nie wiadomo co, jak tu się wchodzi, czekaj. No jak tu się wchodzi? He? Tu się chyba nie da wejść. Ale porąbana gierka, no co to znowu mam zrobić? Może naokoło? Czekaj. Nie. Nie, na pewno tam nie było przejścia? No nie wiem, no to jak tam się włazi teraz? Na górze jest lens i pewnie zaraz zginie, bo ja nie wiem jak tam się przedostać w ogóle. No przecież tu nie można wejść, tak? No jeszcze raz sprawdzam, żeby nie było. No nie da się, no. Nie wiem, biegniemy naokoło, może gdzieś tam jakieś wejście będzie. Tu też nie ma. O, 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 już coś tu się podpierdziela. Gdzie on jest? Bye, asshole. Who's the boss now? Siekierka mi niepotrzebna, ale tam jakiś samochód jest, czekaj. Ciężarówki jakieś. O kurde, a co to za fajny samochód? Może się przyda, czekaj, żeby ich tu przejechać. Ty, jakaś koparka tego, nie było w Vice City. Ale silnik ma od jakiegoś sportowego. To w ogóle nie podjedzie pod kurkę, czekaj. Weź, to może się przyda. Nie, to tylko... Dobra, czekaj. Go to the ramps between the five lands. Gdzie te rampy są? Gdzie oni są? Tu
tutaj, tak? This might sting, but... No gdzie? Gdzie on jest? No gdzie on jest? I co, Lens jest gdzieś? Tu gdzieś tam? Nie. No nie wiem, chodź tu Lens do mnie. Lens, are you there? Hey, Vic! Look what I found! You're alive! I thought you were dead! No, man! I landed on a few soft bikers! Now I got me a new bike! Yeah! Never mind that. Dobra, szybciej, no bo ja już się stresuję, że nie przejdę tego. No dawaj, szybciej, no. Żeby tu jeszcze chociaż checkpointy były, ale tu nie ma, no. I co muszę teraz zrobić? On sam pojechał. No co mam teraz zrobić? I don't even know why I bother sometimes. Aha! Całe szczęście, że już nic nie musiałem robić. Dobra, porąbana kolejna misja. SMT Gad. Siema, jestem nowy i kanał mi się już spodobał. Będę wpadał często, a i mam pytanie. Czym przechwytujesz obraz, bo kozacko obraz wygląda na starym telewizorze, jakiś filtr, czy grasz na emulatorze? Nie, gram na PlayStation 2 normalnie. Wpisz sobie w Google EasyCap USB Grabber. EasyCap przez C, USB Grabber przez 2B. To kosztuje jakieś 30 zł, to jest groszowa sprawa. Arek Czarnecki, ale że jak to w czwartym levelu rzeźnika spotykamy latającego morsa? Serio? Ty wiesz więcej o tej grze niż ja. Greg Uda, cześć, co tam u ciebie? Roger Woj, Oscar, a misja z Finem Collinsem, ten koncert to nie odblokowuje się od jakiejś tam godziny? No właśnie nie wiem, no. Właśnie tego nie wiem. Dobra, dajcie mi chwilkę, ja zaniosę jednak te parówki, już chyba dzisiaj nie będę ich jadł i pójdę na chwilkę do łazienki. Okej, to zabiorę i to. Jeszcze jogurta mam, to zaraz będę jadł coś słodkiego, ale to za chwilkę. Pojedziemy save'a zrobić, ale najpierw może kamizelkę kupię, bo co mi z tego save'a jak bez kamizelki.
No jest Phil Collins, no. Jest cały koncert jego tutaj, no. Więc mam nadzieję, że może dzisiaj się uda to do tego dotrzeć. Gaming Madness More Than Retro. Jak się czujesz, Aksu? Może być. Arek Szalnecki. Ale że jako mamy walczyć bez wahania, nie mieć litości, a także mamy nie pozwolić, żeby obca rasa odebrała nam planetę. No tak, no. Trzeba pilnować naszej Ziemi. Dobra. Tu można zeskoczyć, czy nie? Sądzę, że stracę życie. No pewnie, że nie. Wezmę sobie tą koparkę, bo ciekawy jestem, jak to się jeździ tym. W ogóle fajne są wozy. Jakieś ciężarówki takie, ale ja chcę koparkę. O, to chyba ta, którą wtedy jechałem, tak? Albo druga już się zrespawnowała, chyba ta. No nie wiem, no mniejsza o to. No, rozbitą maszynę, więc chyba tamta sama. Bo ja ją gdzieś indziej zostawiłem. No, nie wiem, co tam się stało, no. Zostawmy to. Ale ma silnik od wyścigowego samochodu, więc to beznadziejnie zrobili. Jaki w tym jest sens? Ma silnik jak w tym. Infernusie chyba. Coś mnie swędzi w nosie. Kurde, koparka. Szkoda, że nie działa to, żeby kopać to tym. No dobra, tutaj kupimy sobie kamizelkę i może jakieś amunicję jeszcze czy coś, bo to się na pewno przyda. Granaty to nie, shotgun też nie. Kupię jeszcze trochę tych. Dobra, to chyba starczy. I only wear Italian shoes so my feet smell nice. I wish I was Italian or Roman. Co tam się stało? To jest właśnie GTA. Gaming Madness. Mam pytanie, jaki program używasz do montowania na PC-cie? Używam Sony Vegas. Dobra, gdzie tu jakiś najbliższy safe? Tu będzie zaraz po prawej stronie chyba, nie? Kurwa, wezmę zmienię na samochód, bo zaraz stracę życie i będzie na darmo, trzeba będzie szukać życia. A tu policja, wspaniale. Jedna i druga, dobra, niech mi już gonią wywalone na to. No, prawie mnie złapał. To jest gra. To jest gra. Antoni Nowak. Szkoda, że w odrestaurowanej wersji Vice City nie zaimplementowali do gry maseczek. O! Widzisz? Dobrze powiedziane.
No się swędzi covidzik, że nie, po prostu w łazience wymyję tam, wymyję twarz. No to co to jest? A co to jest? Splits 6 ATV. A chodź kupimy, zobaczymy co to jest. Samochód jakiś? No to taki on ten, nie? O! Taki trójkołowiec! No dobra, będzie teraz nam się chyba tutaj za każdym razem pojawił, tak? Albo to można jednorazowo go kupić. Bo potem już nie będzie się pojawił. No może to tak zrobione jest, ach cholera, no dobra no. To jedziemy co? Do L. Znowu do Lensa. Znowu jakaś porąbana misja będzie. To może teraz do R pojedźmy, no. Może tam będzie ten... bo w G na pewno nie, ale w R może będzie ten Phil Collins. R to kto to? Rodriguez? No nie wiem kto to jest. Prosto pod koła. Cheese, czyli uśmiechnij się. To kiedy będzie misja Kill Phil 2? God, 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 it is boring, terrible, a mark. Oh, conventional drivel. Brainy, you got some contacts for me? Darling. Do serious purchases of enormous quantities of uncut cocaine. Go on, trees! Maybe in your town, but not in mine! Okay, then why do you keep calling me over here? Look, I'm in this to make money for my brother. I don't have time to waste. Darling, that is beautiful. One day, I will make a film like that. Two brothers. One is a dog, the other a librarian. Love blossoms between a man and a pig. Three swans die. The end. Genius. Whatever you say, but in the meantime, I've got a business to run. I've got to make some money. But darling, wait. If it's money you need, maybe you can breathe some life into this bloody fucking mess. Somebody burn the script. Let's make art, people. Co? Co? Co tu już będzie się odwalać? Jaka policja? O co to chodzi? Lady wants to be... Ojej! A bo to mnie jeszcze wtedy go... Za wtedy jeszcze ganiają! Aj! Hey, freak. Bye. Ja pierdolę. Co tu się teraz dzieje w ogóle? Ja! Czekaj. Tam gdzieś musimy podjechać, czekaj. Get on the sky.
Jak tu się schodzi? Czekaj, bo nie widzę. A, tu można zejść, tak. To weźmy, może się przyda. Follow the course. Mam jeszcze 20 sekund, tak? Z tym głupim sterowaniem w tym GTA. Gdzie? W lewo? Gdzie teraz? Tu? Teraz co? Tam, tam, tak, 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 tak. Tu, o Jezu, i akurat skocznia. Żebym nie wyleciał gdzieś, nie wiem, na trawę, czekaj, nie widzę nic, no. O, o właśnie, to jest GTA. Tu jakaś taka. Teraz trasa. Co tutaj? Znowu skoczce. O Jezu, tu w ogóle nawet nie widać. Ciemno, nie widać. Jakiś bonus dostałem jeszcze, ale niedorobiona gierka. No i co, pewnie wylecę gdzieś, chuj wie gdzie, no pewnie, że tak. To jest właśnie GTA. A! Zyspał? A! Kurde. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie game over już. A teraz gdzie? Get that bike. No to gdzie ten bike jest? Tam gdzieś. I policja jeszcze tutaj gania mnie. No tak, bierzemy bajka. I teraz gdzie? Gdzie teraz mam jechać? Ja nic nie widzę tutaj przez te krzaczory. No i tak, jeszcze gliny ganiają. O Jezu! Tak, tak. Bole! Widzieliście to? Gdzie teraz? W lewo. A tu co? O, teraz co tu się dzieje? Nie wiem, jak ja to przejdę, to po prostu to będzie jakiś jeden wielki cud. Ile jeszcze tych bramek do przejechania? Kurwa, już mogłoby dość być. Gdzie to jest? Koniec, tak? Przy samej linii mety policja była. Co to leży? All because she can't get enough. Kok. Co to za kok? Mission passed. Dobra, jedziemy zrobić save'a. To chyba tu nawet niedaleko jakoś było. Tu gdzieś. Nie, to było teraz, weź się to znajdź. Nie wiem, jakim cudem ja to przeszedłem, ale no przeszedłem. O! Już. Całe GTA. Nie wiem naprawdę, jakim cudem mi się to udało, no nie wiem. A ludzie, o rety.
What is going on? Sam bym chciał wiedzieć, co się w tej grze wyprawia. Dobra. Dziewiętnasta Collins może będzie. Ale to nie ma tak, że po drugiej misji dopiero jest Collins? Cześć Kuba. Szymon, cześć. Jak okazało się, chęć zakupu PS5 razem z GTA Trylogia Ostateczna edycja ostateczna jest odłożona ze względu na wybitne olanie graczy i studia przez Rockstar, na przykład przez wygląd postaci Rodem z parodii Saints Row, gdzie sama ta seria jest już parodią. No. Będą siema, kiedy będzie odcinek trzeci z Dakar 2, ale a i tak gra jest zarąbista. No. Nie wiem, muszę nagrać, no może w środę będzie, w czwartek, coś takiego, bo mam jeszcze tam nagrane parę odcinków, które będą już wstawione. Melonik, Axel, znasz film X-Tro? Kojarzę, nawet były chyba dwie albo trzy części i bardzo chciałbym mieć tę kasetę wideo kiedyś, ale no nie mam i nie oglądałem tego. No taki jakiś horror science fiction z tego, co mi wiadomo, ale nie za bardzo wiem, co to jest. Tam jakiś potwór, robot czy co? Możesz powiedzieć. Zawsze chciałem to obejrzeć. Szymon. Swoją drogą szkoda, że Liberty Stories i Vice City Stories nie mają edycji ostatecznych. Może będą kiedyś. Dobra, ten Arek już dostał bana ode mnie, bo ile to można pisać w jakimś rzeźniku? No, jakiś psychicznie chory. Dobra, mogę zjeść jogurcik? Szybko mi to zajmie. Dzięki Kuba. Venom, Axel, przejdź grę na PS1, w której występował chyba Bruce Willis w Apocalypse. Tak, tylko nie mam tej gry, no mogę kupić albo ściągnąć na PlayStation Classic. Natomiast mam jeszcze tyle gier do grania, że raczej kupować nie chcę, bo to ja już nie kupuję gier. Po prostu, bo chcę skończyć i pokazać na moim kanale te, co mam, a już kupować nie kupuję, bo to do końca życia mi nie starczy, żeby te wszystkie gry ograć. Mam już tego tyle. A ile płyt demo jeszcze? Właśnie będę teraz robił live z gier demo, płyt demo. Bo to jest dobre, bo to się... Jest różnorodność. Nie ma tak, że ja cały czas gram w jakieś GTA. Tylko co chwilę jakaś inna jest gra. I te live'y są dla mnie najprzyjemniejsze, jeśli już. Kuba, dzięki. I dawno ci nie było. No, ale dawno też live'ów nie było. Gaming Madness. Smacznego, jak chcę, też idę coś zjeść. Oto napisz, co sobie przyniesiesz. Venom, Apocalypse Tani jest strasznie, chodzą chyba po 10 zł na Allegro. A to zobacz, jak za tyle to jeszcze można by było kupić, aczkolwiek też wolałbym nie. Bo mój nawet nie chce mi się już dokupować, ja już większość rzeczy, które chciałem mieć, to mam. Nawet jeśli to kosztuje tanio. Jedyne, co jeszcze powiedzmy sobie dokupuję raz na jakiś czas, to płyty demo. Tych, których nie mam. Ale tak mam już ich tak dużo, że też jeszcze nawet chyba 1/5 nie pokazałem na kanale, myślę. Może 1/10 nawet, nie wiem. Nie, ciężko oszacować, ale mam tego jeszcze bardzo dużo i dużo jeszcze z tego live streamów będzie. Jeszcze nawet brytyjskich wszystkich nie ograliśmy, ale będę teraz kontynuował. Niedługo idzie grudzień i w grudniu, myślę, będziemy robić takie live'y. Święta będą, o, świąteczny czas, wtedy będzie można robić live'y. Sylwester potem będzie, no, no to wtedy będziemy robić znowu te live'y, tak jak rok temu te z demek. To fajnie się ogląda i fajnie się gra nawet, no. O, znowu tu wjechałem niepotrzebnie. Oj.
Nie wiem, czy chcę kończyć, przechodzić całe te GTA Vice City Stories, bo ta gra naprawdę doprowadza do szału. Więc nie wiem, czy chcę, no. Zobaczymy jeszcze, czy dzisiaj mnie coś wkurwi. No ale do Phila Collinsa na pewno chcę dojść do tego koncertu, bo to odkąd mam tę grę, to zawsze chciałem to zobaczyć. O, tańczy. So this is where the coke is going? Up your nose? Hey Vic! Zjawa, YouTube. Ej, co robić, jak nie działa mi GTA 5 i pokazuje, że muszę kupić pakiet początkowego kryminalisty. No ja to nie wiem, może ktoś ci na czacie podpowie. Szymon, wróć jednak, zbierasz na GTA, lepiej od razu na Spyro, chyba że połatają GTA, w co wątpię, stare bugi w renderware wywołały równy engine. Słuchaj, te 3000 to mamy ile? Mamy 10% teraz, więc nie wiem, kiedy my to zbierzemy. Może do tej pory załatają te GTA. Czy ktoś bana dostał, bo to się dzieje, że no był jakiś tam arkadiusz, czy jakąś, no, cały czas o tym rzeźniku pisał. Venom, ja se jem kebaba zmieszanym z mięsem i sos pikantny. O ty, smaka mi robisz. Paweł Łysakowski, siema, ciebie dawno już nie było, Paweł. A wonderful drug dealing thing. A wonderful drug dealer. I was doing it for us. Who you trying to kid? You don't give a shit about me. Not now, I don't. You know what? You make me want to puke, you self-righteous dick. Ah, get lost. Stay away from me, you sick bastard. You're a phony, Vic Vance. What are you gonna do? Thanks a lot, Lance. What? Listen. Who cares? It's my coke. It's all my coke. And I'll do with it whatever I damn well please. Lance, come back here. Shut up! You're always telling me what to do. But if it wasn't for me, we wouldn't have any of this. If I want to take coke, I will. Tutaj stoi, patrzę, jakiś poduszkowiec. No znowu będzie jakaś chwara misja. Pewnie będziemy tym pływać po wodzie czy po czymś. A on będzie strzelał. Albo będę ja jego gonił. A już, znowu głupoty jakieś. Get into the hovercraft. No i co, mam jego gonić? Ma jakieś paczki zrzuca. Gdzie one są? Czekaj. Będzie rzucał narkotyki chyba, tak? Ale jest, wiecie jakie jest sterowanie tym gównem? Nie wyobrażacie sobie, jak tym się gównem manewruje. Jakbym po lodzie jechał. Patrzcie, jak to rzuca w ogóle. O Jezu! O! No gdzie to znikło? Przecież czy ja to zgarnę? A, już nie wiem. Ale się tym lata, jest. Czemu znika to? Ej! Nie wiem, czy to zgarnąłem, czy nie zgarnąłem. Nie wiem, co tu chodzi. Znika to po prostu. Trzeba chyba zgarnąć, bo jak nie będę. O! Ale tym gównem się lata, ja jebie! Traf teraz, dobra, uwaga. Gdzie następna? Gdzie on to rzucił? Tutaj, o Jezu! Ale tym się lata, jeju! Gdzie następna jest? Tutaj. Dobra. Następna jest. Dawaj następną. Czy koniec? Nie, jeszcze nie koniec. No, gdzie on jest? Może trzeba przy nim właśnie lecieć, no to będę zgarniał to na bieżąco. Jednak to nic to nie dało i tak. Zrzucił akurat za mną.
Dobra, tu gdzieś następna. Dobra, co dalej? Następna mam. Gdzie jest coś dalej? Zobaczcie, jakie głupoty musieli wymyślać, żeby ta gra po prostu miała długą fabułę. Głupie takie misje. W czasach, gdy internet nie był spopularyzowany. Dobra, bierz następną. Dobra, co dalej? Gdzie on dalej tam rzuca? No! Jeszcze z jedna będzie? Czekaj, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tu gdzieś. Jest, dawaj. Jest, o rety! Ja pierdyle! Dobra, jedziemy save'a zrobić. Tym gównem będę jechał. Gdzie jest safe? Tam gdzieś. Nadal są misje u Lensa. To kiedy będzie ten Kill Film 2? Roger Voy. Oskar, jak myślisz, będzie się opłacało trzymać stare auto spalinowe? Pytam, bo sam mam klasyka, no już prawie. A tu mówią, że za niedługo opodatkują nas tak, że się odechce wszystkiego. Haha, dobre pytanie, skąd ja mogę wiedzieć? Nie wiem, natomiast słyszałem, że samochody elektryczne, to od mechanika słyszałem, że już nie pójdą, nie będą jeszcze bardziej tak jakby dopracowane. To też nie wiem, czy to dobre słowo. Chodzi o to, że, bo teraz tam chyba 100 km można przejechać na tym jednym ładowaniu, a już podobno technika nie pozwala na to, przynajmniej na razie, tak? Żeby na jednym ładowaniu przejechał więcej kilometrów, więc nadal będą niby spalinowe. No nie wiem, o co tu chodzi. Może klasyki wtedy wszystkie będą tylko na żółtych tablicach, no. Może będzie jakaś lista, które samochody mogą być na klasyki. Nie wiem, a co ty masz tam ciekawego? Jaki samochód? Dobra, czytamy dalej. Venom, Axel, dobry w chuj jest ten kebab, za 10 zł ma za małego, ale wygląda na średniego. O, to jak za 10 zł to spoko. U mnie takich tanich już nie ma. Szymon, kurna, genialny rockstar wypuszczał łatki tylko wtedy, jak był skandal wokół seksu i rasizmu, czyli max do 2 lat po premierze. Christopher Dula, w Secret 2 też był koncert, tyle że Blind Guardian. Okej. Okay. Kuba, zachęcamy wszystkich do zostawienia łapki w górę dla zasięgu i życzymy miłego oglądania. Tak, łapka do góry, kto jeszcze nie dał, to jest bardzo ważne. I jeszcze, jakbyście chcieli, to możecie na Facebooku udostępnić link do tej transmisji, to może nowi widzowie przyjdą. Szymon, żeby nie Gitar 4, pewnie dalej by robili tak, możliwe. Jalek 2, cześć. Dzisiejszy YouTube poprzez TikToki, które są na YouTube, YouTube zamienia się w Pornhuba. A co tam takiego dają? Jakieś gołe baby? Gaming Madness Modern Retro. Już jestem z powrotem
Zrobiłem 5 kanapek z masłem i pasztetem plus serek wiejski z miodem. Dwie małe łyżeczki. O, spoko. Dawno już serka wiejskiego nie jadłem. To jest fajne, bo to ma takie kulki. Już dawno, kurde, ile lat już tego nie jadłem? 10 lat może nawet tego nie jadłem. To fajne jest. Może więcej niż nawet niż 10 lat. Kiedyś to codziennie sobie kupowałem te serki wiejskie z tymi kulkami. Potem właśnie wymyślili jakieś tam z miodem, jakimiś tam porzeczkami, jagodami. Tam obok taki jest ten taki malutki plastikowy. Kurde, muszę kupić. Już dawno tego serka wiejskiego, ale żeś mi przypomniał teraz w ogóle. A kiedyś jeszcze w ogóle zanim były te z miodem, to kupowałem taki zwykły. To dopiero później zaczęli robić te z miodem, aż mi ślinka cieknie. Kurde, serki wiejskie z takimi kulkami, ale to jest fajne w ogóle. Muszę sobie kupić, już dawno nie jadłem. Venom Axel poduszkowcem jeździ po ulicy, hehe, ale szalony. No, Szymon Axel, za darmo jest jedna gra na PS5. Nie trzeba mieć abonamentu. Kid Amnesia Exhibition. A co to jest w ogóle? Co to za gatunek gry? Jalek 2, Axel jesteś naj. No dzięki. Dzięki za miłe słowa. Szymon, minus taki, że trzeba odbierać przez komputer albo apkę PS Store w komórce. Okej. Okay. Polskie seriale i filmy. Gram w Crasha Twin Sanity teraz. O, to fajnie. Jalek, Axel, czytaj moją wiadomość. Tak, same cyce i nóżki, cwaniaki. Nóżki? Jakie nóżki? Chyba, że nogi. Okej. Okay. Patologia. No nie widziałem tego, no ale domyślam się, że mogą wstawiać takie rzeczy. Diego, u mnie otworzyli jakiś czas temu kebaba, kuchnia libańska i jest zajebisty. No, spoko. Roger Voice, Sub 2.0 Turbo zostanie już u mnie na zawsze. To ten 9.3 czy G3, czy jak to się nazywa, to ten? Gaming Madness, polecam Piątnica, serek wiejski. No to właśnie ten, taki z tym domkiem narysowanym, nie? To ten. Christopher Dula, no i hu, muszę kebaba zamówić, smaka mi zrobiliście. Widzisz? Kebaba dla wszystkich! A, żebym był takim bogatym youtuberem, to bym kiedyś wszystkim widzom zamówił kebaba, ale no nie jestem youtuberem bogatym, więc nie mogę, ale może kiedyś. No dobra, to co, zasejwowałem, to teraz to znowu do Lensa jedziemy, chociaż mam już dość tych misji jego, bo są nienormalne. Nie wiem, może teraz będzie ten Lens Vance ten, z tym Philem Collinsem, bo już kurde, ile to można czekać na to? Ja myślałem, że to będzie od razu dzisiaj, a tu trzeba jeszcze zrobić jakieś głupie misje poboczne, żeby był ten Phil Collins głupi. O, i wiedziałem, że stracę trochę żyćka, no. To jest właśnie to. Przy upadku tracisz armor. Ma to wiele sensu, naprawdę. Weźmy tego Bobcata i jedziemy. Where it hurts most, czyli gdzie to najbardziej boli, tak? O, leży na kanapie. Man, what month is? Did I do anything stupid in the last few days? Stupid? Oh, no, you passed stupid and kept on going. Straight on, it's a fucked up. Będą, kuchnia libańska opiera się na kuchni syryjskiej, bo u nich jest podobny ten kebab na takim piecu okrągłym. Okej. Gaming Madness, tak, Axel, to prawda. Nie wiem o czym mówisz, bo już zgubiłem wątek. Szymon, Axel, jest taki głupi challenge. Where is your uniform dla kobiet? Najpierw pojawia się w kciuchach po pytaniu w sexy stroju. No popatrzyłbym, ale co mnie jakieś obce laski obchodzą. Jalek 2, Axel, w Vice City 94 to są klimaty... 84 raczej niż 94. Kuba, Oscar jest, był, jest i będzie dobrym youtuberem, nikt mi nie powie, że nie. Okej, okay, dzięki za miłe słowa. To ja, Jalek, serio, okej. Okay. Roger, Woj, tak, to ten krokodyl drugiej generacji. No to ja wiem, no fajny jest. No. Chociaż
Ja chyba tym późniejszym jechałem, tym Saabem takim, ten. Tam zresztą u mnie filmik był na kanale. Na motorze to po prostu późniejszy chyba ten jeszcze, co? Jarek, bo na tamtym koncie na twoich live'ach mi się wiadomości nie wysyłają. No bo widocznie pana dostałeś. Nie wiem za co, bo ja nie pamiętam każdego, co kto nabroił. Szymon, i drugi, że kamerka jest tak ustawiona, że babka leży na brzuchu i nagle jej stópki stają się uszami nad króliczkiem. A to widziałem to. A to głupie jest akurat. Te bani. Iris, czy jak to się tam nazywa, no. Widziałem to. Ona kładzie się i te nogi podnosi stopy. Widziałem to. A jeszcze są takie, że ona staje w drzwiach, gasi światło i światło się pali chyba tylko za nią i taki sexy taniec robi. Widziałem też to. Jakoś to też się tam nazywa, jakiś hashtag, coś tam. Kuba, TikTok to takie pH na dzieci. Jak to pH na dzieci? Nie rozumiem. Venom, Axel, a jak kebab u Aziza jest jeszcze, czy już nie ma? Nie ma w ogóle. Miał być do chyba 30 października, a ja tam raz poszedłem do sklepu 20, tam nie wiem, 6 czy 7, czy kiedy to było. I tak myślę, zajdę, zobaczę, co tam. A patrzę, składają wszystko, lodówki, te, no wszystko pozabierali tam, lodówki tego. A na drugi dzień, nawet nie wchodziłem do środka, już nie chciało mi się z nimi gadać, chociaż znam ich, taki tego właściciela i tego pracownika, co tam pracował, ten taki pseudo kolega, można powiedzieć, bo myśmy się kolegowali tylko w pracy tam, nie? W sensie, poza pracą to wcale, chociaż, no może troszkę, no bo czasami go na przykład do domu odwoziłem, nie? Polonezem. I nawet nie wchodziłem, nie gadałem z nimi, oni gdzieś w Kielcach teraz otworzyli. Z tego co mi wiadomo, to w Kielcach gdzieś, jak ktoś, nie wiem, może z Kielc jest tutaj na czacie, to ja mogę się dowiedzieć, jaki adres, to pójdziecie tam, odwiedzicie, no. Ale nie wiem, czy ktoś z Kielc ogląda, nie pamiętam, skąd wy wszyscy jesteście. A potem jeszcze byłem na drugi dzień tam jeszcze, to w ogóle było, jacyś nowi ludzie tam wleźli, jakaś kobieta była, jakiś trzech chyba facetów. Nie wiem, czy to nie byli ci właściciele tego lokalu, chyba oglądali straty, bo tam w ogóle taki syf zapuścili ten lokal. Tak brudne ściany, te meble jakie brudne, wszystko, podłoga jaka brudna i oni tam chyba straty wyceniali. A teraz czasami jak tam zachodzę do sklepu obok, to zaglądam, może ktoś nowy tam otworzył kebaba, to nikt nowy tam nie otwiera. Pewnie tam są takie chujowe warunki, że nikomu się teraz nie opłaca. A co ciekawe, nadal szyld wisi ten sam od tego Aziza. Nawet szyldy nie wzięli. PH tak zwany Pornhub. Okej, okay, dobra, może być, no. Nie wchodzę na Pornhuba. Dobra, go to the King Nuts Burger Bar. No to dawać mi jakiś samochód. To jedziemy na jakieś burgerki. W każdym razie to nadal nie jest misja z Philem Collinsem i jestem niepocieszony z tego powodu. A ten co tu odwala? Nie wiem, czy ja dobrze jadę w ogóle. W sumie można było i tamtędy też, no ale no dobra, niech będzie, że tędy. To jest jeszcze dalej. Jeszcze nie tu. Tu już strzelają do mnie. Tu
tutaj gdzieś. Gdzie to jest? Dalej jeszcze. Tu po prawej stronie. I na pewno szczelanina, no bo u Lensa to chyba same szczelaniny. No, jak z pistoletem idzie, z karabinem, to wiadomo. Porwali tam kogoś. I tuż, o, to już będzie szczelanina. Ja pierdyle, no! A idź ty z tą grą. Fajna Carl Lewis. No to nawet nie ma co ich strzelać, po prostu uciekamy, biegniemy za jakąś tą Lewis. Aha, dobra, do przodu, do... Wywalą mnie na pewno. No wiedziałem. Dobra, weź. Pierdalej. Do tego wsiadaj, kurwa, policjant! Ja jebie! No nie! Wiedziałem, że tak będzie. Ja jebie. Jalek, proszę Axel, włącz już dziś jakąś wyścigówkę. Nie wiem, chyba tylko to będę grał. Venom, ja jestem z Lubelskiego, Chrubieszów, taka miejscowość i byłem w Białymstoku, ładne miasto dla mnie. Nic ciekawego w Białymstoku nie ma. Jalek, Axel, nie masz problemu z odróżnianiem prowadzenia aut w grach, a w realu? Głupie pytanie, ale pytanie. Nie mam żadnego. Prawdziwy samochód się zupełnie inaczej prowadzi niż w grze. Zupełnie inaczej. Żadnego porównania to nawet nie ma. Roger Wall, musimy zobaczyć misję z Philem Collinsem. Sprężaj się, Axel. No tylko gdzie ona tu jest? Z kim? U kogo? Kiedy? Szymon, Axel. Co do gry oparta na utworach Radiohead, kategoria na Epic Games, była tam też za darmo eksploracja pierwszoosobowa, czyli teraz na to patrzę darmowy inny. Nie wiem co to jest, no zobaczymy. Dobra, jeszcze raz, bo ostatni raz próbuję, bo już mnie dzisiaj już chuj strzeli za chwileczkę, jeśli to tak ma wyglądać. Jak chcę zrobić bardziej takie gry poważne czy kolorowe? Nie chodzi o kolor, tylko ogólnie o gameplay i fabułę.
Louise, where's Vic? Żalek, na przykład mi się nużą te Need for Speed Undergroundy, teraz się na Carbona napalam, okej. Okay. Martin, Juneplay Game, siema. Wynik Madness, mam pytanie, czy byś mnie zaksłował do znajomych na Facebooku? Tak, tylko pytam, bo chciałbym opowiedzieć coś o sobie więcej i z tobą się w przyszłości spotkać. Jak nie, to nie pytam, to nie tylko pytam. Chcesz, to możesz do mnie pisać śmiało na Messengerze, natomiast do znajomych ci nie przyjmę, ale nie to, że do ciebie coś mam, tylko ja w ogóle do nikogo do znajomych nie przyjmuję. Dlatego, że potem osoba, której nie znam osobiście, wyświetlało mi się na głównej stronie na YouTube, na Facebooku jakieś jej posty, co tam zalajkował, co tam jakieś zdjęcie wstawiła, co mnie to tak naprawdę obchodzi. To tylko z tego powodu. Do mnie bardzo dużo osób wysyła zaproszenia do znajomych. Bardzo dużo. Mnie to dziwi nawet. Jakieś obce osoby, których ja nawet nie znam. Tego nie przyjmuję. Kurwa, tą grą obsraną. Nagle się pojawił słup. Tak. Trzech typków zastrzelić i spierdalać stąd. Louise! Hey, Louise! Are you there? Vic! Help! Is that your bitch? She's Martinez's now. And you're gonna be ours! Let's try to spin a little. I'm gonna drop it now, huh? No, moja taksówka znikła. Super. Aj, dawaj ten samochód! Oddala mi się ona chyba, bo tam pasek zdrowia ma jakiś duży, czy umiera, czy co tam się dzieje. Hey,
niebieskie. Chyba ja jednej osoby szukam. Może trzy samochody muszę sprawdzić. Gdzie to jest? Co ja mam na... Gdzie to jest właśnie? Czekaj, kurwa. No gdzie to jest? Na górze? Nie wiem. Ja nie widzę w ogóle tu przeciwników. Gdzie oni są? Ja pierdolę. Tędy? Z tamtej strony jest, z tamtej strony budynku. Gdzie to jest? Serio. A tu nie ten sam wjazd jest? Tu coś się odpierdala. Ten samochód, czy co tu mam wziąć? Wsiąść mam tu? To nie tu. Czekał ta na delkawi. Pewnie wszystkie trzy trzeba sprawdzić. Nie ma tak, że wybierzesz ten właściwy. Czekaj, weźmiemy sobie to. To się bardzo może przydać. Żebyś wiedział, gdzie ona jest. Tylko pewnie w każdym i taki nie ma i dopiero ona się na ostatnim zrespawnuje. Pokaże się. Nie? To oczywiście byłoby zbyt łatwe, żeby wiedzieć od razu, na który pojechać. No i co, mam jak teraz tędy wyjechać? Super, na pewno wyjadę, tak. Aj. Tak, tak, jeszcze policja mi potrzebna. Siadaj, zpierdalamy. No i już przebili oponę, świetnie. Kiedy ja w ogóle jadę nie w tym kierunku, trzeba, jesteśmy przy stadionie. Dobra, jedziemy. Ostatni raz to przechodzę, bo już mam dość tego. Karol mówi, że pierwsze Vice City też pojebane. No pewnie, jeszcze bardziej nawet. Przeszedłem całe kiedyś na live'ach. Jalek, no ech, a ciężko Axel być sławnym. Nie, tam bez przesady. Piotrek, Axel, zamawiaj kebaba pod stokrotkę. Jak to pod stokrotkę? Nie rozumiem. Szymon. Dobra, to nie czytam tego. Tego też nieco mówi Venom. Michał Piszczek, siema, cześć. Gaming Madness, Modern Retro. Ale i tak dziękuję. Bałem się, że mnie zbanujesz za to. Nie no, gdzie no, co ty no. Nie będę banował za ten, bez przesady. Jalek, Axel, w ogóle co tam, jak u ciebie sobotka leci? No, sobotka, dlatego live'a odpaliłem.
Janek, nie musisz tak pykać tego X-a przy sprintowaniu, tylko przytrzymujesz. No to tu się mylisz, bo jak przytrzymujesz, to on przestanie biegać i się zmęczy za chwilę, a jak cały czas naciskasz, to wtedy się nie męczy i możesz biec cały czas. Roger, i to trzecie auto będzie właściwym. No i tak pewnie będzie, no. Venom, trzeba Axelowi zrobić dobre wakacje, zarobić te pieniądze dla niego do tej Japonii. Do Japonii najpierw na PS5 zbieramy, ale ty, dobra, to możemy tak zrobić, no. Zbieramy na PS5, a potem na jakiś tam, nie wiem, tygodniowy wyjazd na przykład do Japonii. I oczywiście nie to, że ja tam będę w czasy co robił, no tylko ja wam filmiki ponagrywam, no przecież chyba proste. Czekaj, kamery nie mam, a mam. Mam, o, przecież kamerę mam, kupiłem nową kamerę przecież, nie? To po to, żeby nagrywać filmy. Dobra, to co, jeszcze raz spróbuję to przejść. Nie wiem, dlaczego ona zdechła tak nagle. Ten pasek tam przecież... Nie wiem, w sumie z tym paskiem nic nie było tak pokazanego, że miałaby za chwilę zdechnąć. No. Dać mi, proszę, coś innego niż motocykle. Nie ma nic innego. To jedziemy motocyklem. Nie ma. Nie lubię motocyklem jeździć, no bo za chwilę można się w coś uderzyć i stracić życie, prawda? A mi teraz jest potrzebne, bo tam się dużo strzelać będę z tymi przeciwnikami. No, w tym Definitive Edition to jest jedyne dobre to, że są checkpointy. A nie, że trzeba znowu do misji jechać, prawda? Jak to się przejeżdża. Tokio, Kobe, Osaka, Sendai może. Nie wiem, muszę się zainteresować, bo ja nawet nie wiem, no. Tak, jedyne co kojarzę to jakieś Tokio. Nie mam pojęcia nawet, no. Jak na przykład zbierzemy kasę na to, jeśli zbierzemy, najpierw zbierzmy na te PS5. Dzisiaj w ogóle nikt nic nie wpłaca, to ciężko to, żebyśmy zebrali, prawda? No to wtedy pomyślę, czy do Tokio, czy gdzieś tam, no. Trochę się boję takiego wyjazdu, bo to w sumie potężne miasto i dziwny kraj taki, no. Ja, czy ja tam sobie poradzę, czy tam wszędzie jest wszystko po japońsku, tymi krzaczkami napisane, czy są jakieś, wiesz, napisy po angielsku. No ale... Już nie takie rzeczy robiłem w życiu, więc sobie dam radę. Odpalę live'a i wy mnie pokierujecie. Jak myślę, nie? Ciekawe tylko jak tam w ogóle z internetem też, nie? Czy jak na przykład bym kupił w Polsce jakiś tam ten internet na telefon, na kartę, to czy tam by działo, czy ten roaming tam działa, czy nie? To też trzeba się dowiedzieć, nie? Ja tam się na tym też za specjalnie nie znam. W Unii Europejskiej wiem, że to działa. Ale czy tam Japonia, Ameryka, czy coś tam, to czy też działa, to nawet nie wiem. To by była ciekawa historia, to by była, gdybym tam pojechał, no. Trochę się boję tego, no. Jak wszystkich obcych krajów człowiek się boi, bo tam jest inaczej, no. Ale najbardziej to mi się bał chyba do Rosji pojechać, albo na Białoruś. Tamto, albo do Korei Północnej. No ale tamto w ogóle to nawet nie ma po co jechać, ale do Rosji na Białoruś to bym chętnie pojechał kiedyś też z kamerką jakieś. Zobaczył, czy tam faktycznie tych samochodów starych jest dużo, jakieś te Łady, Moskwicze, Łazy i inne te badziewia, nie? To bym chętnie nagrał jakiś filmik, bo może tam już wcale już tych samochodów nie ma. Tam już może jeżdżą nowoczesnymi samochodami i myślę, że tak jest. Że tam już jeżdżą, wiesz, same jakieś te nowe. Nawet w sumie nie wiem jakich marek, bo tam Rosja też jakieś własne marki też ma, nie tylko Ładę, co?
Wada do tej pory chyba jako marka istnieje, ale co oni tam teraz robią, to nie wiem, no. Ja bym chciał te stare Łady zobaczyć, Łazy i te wszystkie inne, nie? Ale tam bym się bał, bo kurde, nie wiem, bo że ktoś mnie okradnie, czy nie wiem, czy napadnie, czy się zagubię, no nie wiem. Albo że kurwa tam jest tak pojebanie, że w ogóle, no nie wiem, no. Wolałbym z kimś jechać niż sam na Białoruś, albo na Ukrainę, czy do Rosji. Ale na przykład na Kaliningrad to mogę pojechać. Tylko to, czekaj, tam trzeba wizę chyba mieć, bo tak na paszporcie to chyba mnie nie wpuszczą samym, co? Nie mam paszport, ale wizę tam chyba trzeba jakoś kupić. Nie wiem w ogóle, jak to tam jest. Na razie się nie wybieram, więc nie muszę tego wiedzieć, prawda? Źle chyba jadę. Może dobrze. Ojejku, niech ta misja naprawdę się upoje, bo już mam dosyć tego. Luis! Kurwa, no. No popatrz, popatrz, no co robisz, chuju! A ten samochód oczywiście zniknął, bo jakże. Dobra, dawaj go tutaj. Pasek Luis ma cały, więc to jest może zdrowie, które jej spada. Tak, może o to chodzi. Dobra, czekaj, jak tu się wyjeżdża teraz? Tędy? Okej, tam i w prawo, tak? Zobaczymy. Następna ta miejscówka. Tu gdzieś. Nie, to się wjeżdża, nie tędy. Jeszcze mi policja tam brakowało, no. Dobra, gdzie to się wpierdalać tutaj trzeba? Tędy? No dobra, jest tutaj, no. To do środka tam trzeba wjechać? Mało zdrowia ma już ona, no i ciekawe, czy zdąży to zrobić. Luis! You found Luis, get in the car. No to... No to wsiadaj, no! No i przedziurawiona opona jeszcze, no wspaniale. No ciekawe, jak ja tu wyjadę teraz. Ja pierdolę! I think I need a doctor.
Idę doktor, no. Czekaj, co tu kurwa się odpierdala? Dwa samochody stoją, ja pierdolę! O tak! I już na pewno tego nie przejdę. Ja pierdolę! Co te... Ja pierdolę, no nie wiem. Głupia gra obsrana. W gównie. Zmoczona. Tak, tak, tak. Mało zdrowia, ona zdechnie za chwilę. Ja jebie, obsrana! Idę do toalety. I takie to jest GTA. Dobra, zobaczę co na czacie. Nie wiem czy mi się jeszcze chce w to grać. Jalek 2. Są ludzie, którzy nie wiedzą, że PS2 to konsola retro. Niektórzy się upierają na naszej grupie na polskiej scenie retro, że moim zdaniem PlayStation 2 to nie jest jeszcze retro. Moim zdaniem PlayStation 1 nie jest jeszcze retro. Według mnie najstarsze retro to Amiga i Commodore 64. Venom, w Rosji mają takie samochody poza TSRR. No ciekawe, czy jeszcze nadal właśnie są one. Karole, znajomi byli w Japonii i jest problem z angielskim. Paradoksalnie niewiele osób mówi po angielsku i poza Tokio trudno się dogadać, ale jest bardzo bezpiecznie. No to trudno, to sam se poradzę. W sumie jest, jak jest internet, jak będzie internet, prawda, w tym roamingu, no to tam wezmę Google Maps i dotrę sobie, albo no nie wiem, no coś się wymyśli. No, najwyżej jak się zgubię, to zamieszkam w Japonii. Nie wrócę do Białegostoku. Karol, wycieczka na Białoruś to ciekawy pomysł. Znaczy, no teraz to chyba nawet nie da się, bo chyba zamknięte granice są, tak mi się wydaje, ale na Rosję, do Rosji chyba się da, tam na Kaliningrad, prawda? Venom, Kaliningrad trzeba mieć wizę, ale też się mówi, że to jest twierdza Rosji i tam mocno pilnują, bo to wojskowy teren. No właśnie nie wiem, co tam jest tak naprawdę, nigdy tam nie byłem, no. Szymon, tam chyba trzeba mieć od razu inną komórkę i kartę SIM z Japonii. Mają inny system regionalny, musisz teraz mieć kogoś na miejscu, kto ciebie wprowadzi w Japonii, na przykład bilet do metra można kupić tylko przez komórkę. Aha, no zobaczymy, no. Zobaczymy, jak jeśli faktycznie na to zbierzemy kasę, to wtedy już się przygotuję ja, czy wy mi tu podpowiecie, czy coś tam wymyślimy.
Albo poszukam jakiegoś youtubera, który tam jest z Japonii i mnie może oprowadzić. No zobaczymy, to na razie nie ma co myśleć. Na razie naszym celem jest PlayStation 5. Żeby zebrać na PS5 i na te GTA. Prawda? Czekaj, co tam dalej było. Kuba, dobra, może jak live będzie jeszcze trwał, to potem wbiję, idę zresetować router. Ale w razie czego, jakby net miał nadal problem, to dobranoc i miłego live. No to jakby co, to pak, Kuba. Karol, do Rosji wiza, jak byłem ostatnio w Moskwie, to kilkudniowa turystyczna kosztowała jakieś 500 zł. O Jezu, to za samą wizę aż tyle? No trudno, no. A co tam ciekawego robiłeś w Moskwie, jeśli można zapytać? Bo ja na przykład mieszkam, powiedzmy, w pobliżu Białorusi czy Rosji, chociaż to jest ponad 100 km tak naprawdę. 150 może nawet, nie wiem, tam nie sprawdzałem, nie? Ale nigdy tam nie byłem, bo ja nie mam potrzeby tam jeździć, prawda? Roger Woj, niekoniecznie musisz się bać jechać do Korei Północnej. Rozmawiałem z gościem, który był tam w 2017 roku i dobrze to wspomina. No ale znowuż Korea Północna mnie jakoś nie interesuje. Wolałbym do Południowej, jeśli już. Północna mnie nie interesuje. Tak samo jak ludzie jeżdżą na Kubę. Komunizm zobaczyć. A właśnie, to co, w Polsce nie ma tego? Gaming Madness Modern Retro. Axel, według ciebie to warto kupić GTA Definitive Edition? Tak się pytam, bo zastanawiam, jak stanieje. Jak stanieje to i dadzą łatkę, to tak, ale teraz to nie. Szymon, do Korei Północnej nie ma chwilowo wjazdu. Boją się COVID-19. Do reszty powtórzy sytuację z lat 90. wielkim głodem. A dobra, nie będę tego czytał. Roger, dobra, to też nie do mnie. Adam Michalak, cześć. Melonik, haha, Axel, nieźle zlamiłeś tą misję. Ja zlamiłem? Już dobrze zrobiłem. Samochody dwa były, to dobrze zrobiłem właśnie. Zrobiłem tak, jak się dało, no. Teraz już wiem, żeby tam samochodem nie podjeżdżać, bo wtedy będę musiał jeden samochód przestawić. Co ja tu zlamiłem? To oni tutaj nie przewidzieli, że tam jest wąska uliczka i żeby nie wjeżdżać samochodem, bo swój postawili samochód tego przeciwnika. Szymon, oprócz ambasad trzeba było uczyć się dla MSZ. Nie wiem, o czym ty mówisz. Karol Eke, jakie gry kupisz, jak będziesz miał PS5? To już mówiłem parę razy, ale to nie szkodzi powtórzyć. Predator, Hunting Grounds, Soul Calibur 6, Tekken 7. No te GTA, które widać tam na dole ekranu, ten Definitive Edition. I coś jeszcze mieliśmy kupić, czekaj, może mi przypomnicie, bo Terminator jeszcze, Terminator... Redemption to się chyba nazywa, tak? Na PS5 nawet wersja wyszła, bo to też na PS4 było, ale na PS5 wyszła niedawno wersja i coś jeszcze, może mi przypomnicie, bo wiesz, nie wszystko też pamiętam. Muszę jakąś listę zrobić, żeby tego nie zapomnieć, prawda? Marko Banderas, na Ukrainie wciąż jest wciul ziłów, krazów, łazów, zazów. O, no to można pojechać. Adam Michalak, ale takich fajnych samochodów FSO Polonez Polski legendarnym, okej. Okay. Szymon, co do Korei Północnej, granice z Rosją i Chinami są pilnowane przez Pchenian. Strzelają na granicy i łapówki nie pomagają. Ambasada RP ma zawieszoną działalność bezterminowo, oby nie jak z FSO i Polonezem. Nie wiem, o co chodzi. Melonik, Aspox, faktycznie, no widzisz, no. Karol, ja akurat zwiedzałem jedno z większych muzeów lotnictwa na świecie. A, widziałeś mój filmik, jak byliśmy tam... jak ta miejscowość się nazywa, tam co muzeum lotnictwa było? Między Warką a... Jak ta miejscowość się nazywała, co ja tam byłem, czy ten tor wyścigowy był? O widzisz, już rok temu było, a nie pamiętam, czekaj. W każdym razie na Moto Retro Press jest filmik, jak myśmy pojechali do Muzeum Lotnictwa i tam jakieś samoloty takie stały, ten Tupolew stał, czy jak ten taki, no jakieś tam były takie. Szymon, jak pisze Fenian, to nadzór z rotacją... Dobra, nie wiem, o co chodzi. Melonik, Axel, widziałeś nowy koszmar Wesa Cravena? Tak. Nawet spoko. Chociaż to nie podobało mi się to, że to było tak jakby połączone. Że to tak jakby realny świat z tym filmowym było połączone. Że tam to aktorka, ta, która grała tę postać, to ona była sobą. Tak jakby ona grała samą siebie i że ją tak jakby gnębi ten Freddy Krueger. No takie trochę to dziwne było, nie? I nawet ten aktor, który grał Freddy'ego Krugera, też tam grał samego siebie.
jak on się nazywa, Robert Englund. On grał tam samego siebie, tam jakaś scena była, że on po premierze filmu gdzieś tam był, jakiś wywiad z nim. No taki porąbany film, nie? Ale nawet spoko. Chociaż najbardziej lubię jedynkę i trójkę. Jeśli chodzi o ten Freddy Krueger, ten koszmar z ulicy Wiązów. Jedynkę i trójkę, no. A piątka to właśnie chyba ten nowy koszmar, tak? Chyba, albo coś mi się już pomyliło po takim czasie. Jeszcze oglądałem ten z 2003 roku, ten Freddy vs. Jason. Ale to słabe jest. To już takie jest pod dzisiejsze kino, takie no te... No, takie plastikowe. Ostatni raz to próbuję, jak dzisiaj się nie uda, to może następnym razem, bo szczerze to mi się już nie chce wkurwiać. Na tym GTA to zawsze to samo. Zawsze z tymi misjami jest problem. Coś się dziwnego wydarzy, odpierdoli. Teraz jedyny problem był taki, że samochód, te dwa samochody tam stały i nie miałem jak wyjechać. No to co miałem zrobić, no. No to jedyny problem był taki z tymi dwoma samochodami, no i nie zdążyłem na czas, żeby dojechać, tak? Oh man, what month is it? Did I do anything stupid in the last few days? Stupid? Oh, no. You passed stupid and kept on going. Straight on into fucked up. Dana Koch, tego Predatora mam na PS4 w ramach subskrypcji PS Plus. No to opowiedz o tym coś więcej. What is it? Venom, albo na Okinawę poleć można też, to też w Japonii. Yeah, no, trzeba zapewne się dowiedzieć, jak które miasto wybrać. Ale mówię, najpierw zbierzmy na PS5, no błagam, no. Ten cel dokończmy. Dzisiaj na przykład nikt nie wpłacił. No to kiedy ja mam na to Japonię zbierać, jak nawet na to nie jest ruszone? Roger, Axel, a jeździłeś Ładą 2107? Nie, ale siedziałem kiedyś, mój kolega miał. I to tam codziennie zachodziliśmy na tej Ładzie, sobie siedzieliśmy i tam gadaliśmy. Wait, Louise! Lance! Przyjmuję. Axel, produkcja Poloneza formalnie nigdy nie zakończona, tylko zawieszona, tak. Jak jest sam, aż dobrze, wiesz. No dobrze, tylko że gdzieś tam w okolicach 2010 roku to już cały sprzęt, który, no ten produkcyjny został zezłomowany. No to likwidowano produkcję, tak. Już nie wróci, nie ma szans, no przecież wszystko zostało zezłomowane. Karol, a nie wiedziałem, ale znajdę, dzięki za info. No i jest u mnie tam. Nazywa się to Rajd, lotniczy Rajd Poloneza, chyba tak to się nazywa ten filmik. Część chyba druga. Nie pamiętam teraz miejscowości, naprawdę, no. Roger, jeśli jeździłeś, to jak się ma to do Poloneza według ciebie? No właśnie chciałbym się przejechać i nagrać film jakiś, no. Belonik, to jest część 7 koszmaru z ulicy Wiązów, 5 to dziecko snów, a 6 to Freddy nie żyje, koniec koszmaru. O, 6 też nawet była fajna. Szymon, Axel, czyli jak... Dobra, czekista ze strony Kaldy zobaczy, że jest luz na granicy, to dowódca po stronku do wozu, okej. Wszystko jasne. Siema, ostatnio skończyłem Stories, teraz Tony Hawk Pro Skater American Wasteland na Xboxa i SSX na PS2 męczę. Pozdro. No, spoko. Ja nie lubię SSX-ów, u mnie kiedyś tam była jakaś jedna część pokazywana. To już wolę Cool Borders, to jest o wiele fajniejsze. Ostatni raz próbuję, bo mi się serio nie chce. No ale teraz już niby wiadomo, co trzeba robić, no. Po prostu nie wjeżdżać tam samochodem. I już, no. Może od razu pojechać na tą miejscówkę, bo to też nie... A może to właśnie jest tak, że ta dziewczyna jest schowana w tej drugiej miejscówce? No, nie wiem, no. Albo to losowo jest wybierane, no, za każdym razem. No nie wiem.
lewo i potem w prawo. A nie, tędy tylko można też, no dobrze. To dobrze jechałem, no dobra, zobaczmy. Louise! Chciałem zakombinować, a no, weź! Dobra, wsiadaj do tego. Spierdalamy stąd. Get off of me! Spróbuję od razu na tą tu drugą miejscówkę pojechać, może to coś da. Tylko gdzie jest ta druga teraz, nie? To jest dobre pytanie, czy ja ją rozpoznam, która to jest druga. No zaraz zobaczymy, postaram się jakoś tak patrzeć na mapę. Może ta po lewej stronie? Chyba to będzie to. Teraz tam pojedziemy. Będzie tutaj, tak? Już na rogu, tak? To chyba było to. Tak, tak. Dalej? Tu jakoś, tak? Nie, jeszcze dalej. O, tu już się strzelają. Dobra, próbujemy. No i jeszcze tego nie dosięga. Dobra. Zobaczymy, czy to będzie tu. Czy... Nie, to nie jest tu. No to spierdalamy stąd. Czekał to na dekar. Widzisz, to jednak losowo. Losowo wskazuje. Szkoda, bo byłoby już blisko, co? Tu jedziemy tam może. Chciałem, widzisz, zakombinować, a to nic nie dało. Dobra, czekaj, to teraz tutaj, tak? Jakoś. Policja jeszcze mi potrzebna, no na pewno. Też nie tutaj, zobaczcie, okazuje się, że też nie tutaj. O, jak tu, jak ja tu przeżyję, to będzie wielki sukces. No i ła, widzisz, no i to, to jest takie granie. No, idźcie z tą grą, po prostu, za każdym razem coś innego się odpierdoli. No nie wiem, może jeszcze raz spróbować. Wszystko jasne. Dla mnie SSX to nostalgia. Przy kupnie miałem demo pierwsze z PS2 i Gran Turismo 3, pik na czasy. Okej. Okay. Może masz to demko na PS2, może byś ograł. Właśnie chyba tego nie mam. Będą. Ja na Ukrainie byłem, to widziałem Ładę Okę. To rzadki samochód. No, tam na Ukrainie może częsty, ale w Polsce to mega rzadki. Przynajmniej nawet nigdy sam osobiście nie widziałem, więc na takiej podstawie to mówię. Samarę. No to to się czasami zdarza, chociaż... Też już dawno nie widziałem, bo gdybym widział, to bym nagrał jakiś filmik. Gaz 21212, a to nawet nie wiem jaki to. Chyba i Czajkę. O, Czajkę to chyba w muzeum tylko widziałem. Ale to byłem na Odessie i na meczu byłem... Czekaj. I na meczu byłem... Też klub Chronomorec Odessa grali z Szachtarem Donieck mecz ligowy. Okej. Okay. Karol Eke, mam, grałem Max Payne 1 na Androidzie, a teraz gram Max Payne na 3 na Xboxie 360, spoko. Przemek Mat, cześć. Karol, znalazłem filmik z muzeum, to Dęblin, o właśnie tam. Byłem tam w długi weekend listopadowy, fantastyczne miejsce, nie tylko dla fanów lotnictwa.
Dana Koch, wcielasz się w członka drużyny i polujesz na predatora i ta gra jest multiplayerowa, musisz grać z ludźmi. No to dobrze. A tego, kupiłeś tam, czy to kupiłeś, czy to jest teraz już darmowe, że można mieć Arnolda Schwarzeneggera? Tam, wiesz, jego odgłosy i tam skórkę chyba. Szymon, co do Poloneza, jak ostatnie zebranie zarządu FSO zgłosi formalny wniosek o zakończenie produkcji Poloneza w związku z całkowitym upadkiem możliwości produkcyjnych wraz z likwidacją FSO, to masz rację. Póki co istnieje tylko dlatego, że są archiwa pracy pracowników i nie ma prawa, by je zlikwidować tak jak po nowelizacji prawa. A może i masz rację, no. Karol, jeździłeś światem 125p? Też nie, a też bardzo bym chciał jakiś filmik nagrać. Christopher Dula, co myślisz o odnowionym Diablo 2? Nie grałem, więc też nic za bardzo nie powiem. Nawet w oryginalne Diablo 2 nie grałem, więc też za bardzo nie mogę powiedzieć nic. Jedyne w co grałem to Diablo 1 na moim kanale. Dwa live'y chyba z tego były, czy trzy może nawet. No spróbuję jeszcze raz to przejść. Tu widzisz, nawet nie ma co kombinować, tu po prostu trzeba pojechać do punktu pierwszego i do punktu drugiego. I może wtedy będzie ta laska tam. Tu nie można kombinować niestety, tutaj na skróty nie zrobisz. Zresztą tak jak we wszystkim w życiu. Nie warto iść na skróty, bo to tylko przyniesie straty. Dane Koch, DLC jest płatne i nie mam. A może wiesz ile kosztuje, to wtedy bym sobie też kupił. A Syreną jeździłeś? O Syreną to nawet jako pasażer nie jeździłem. Adam Michalek, samochody Syrena też bardzo fajne z czasach PRL-u i z czasów SPP też. Oko. No też ja może nie jestem jakimś sympatykiem Syren i Warszaw. Oczywiście podobają mi się i lubię, ale nie w sensie takim, że chciałbym mieć, prawda? To nie. To już, jeśli już coś miałbym jeszcze kupować ze starych samochodów, ale to już wystarczy tych moich gratów, to już nie będę na razie nic kupował. To Fiata 125P, to tak, to nawet chciał mieć, ale to też, gdzie to trzymać, no. Jak ja już te dwa samochody nie kosztują, ich utrzymanie, remonty i garaże jeszcze, to wszystko kosztuje. I ubezpieczenia jeszcze, o, benzyna jeszcze, no. Przeglądy techniczne, no i to wystarczy już tego. Starczy tego. I tak w ogóle nimi nie jeżdżę. W ogóle tę zimę, co teraz jest, to w ogóle nie będę jeździł. Bo nie chcę, żeby mi zerdzewiały. A tym bardziej jeszcze, to w ogóle nie wiem, dlaczego tak jest. Jak w zeszłą zimę spadł śnieg. Tam z garażu chciałem wyjechać. Bo tam jest takie wzniesienie jeszcze, nie? To nie mogłem wyjechać, bo tak śnieg spadł, lód był. Nie mogłem wyjechać, ślizgał mi się. Nie wiem, jakieś opony mam gówniane, czy co. Nie mogłem wyjechać, no. Wróciłem z powrotem do garażu. I na piechotę wróciłem do domu. No, ale w tym roku, tę zimę, no chyba, że nie będzie śniegu, no to może będę jeździł, ale jeśli będzie śnieg, a myślę, że będzie, bo taka zima bez śniegu to była 2 lata temu. Co ja wtedy prawo jazdy robiłem w styczniu. W ogóle śniegu nie było, dlatego dobrze mi było zrobić te prawo jazdy w styczniu. Ale w zeszłym roku była taka potężna zima, że pamiętam, ciężko w ogóle było żyć.
Na przykład, nie wiem, tak pamiętam, nawaliło śniegu, że ja drzwi ledwie otworzyłem tutaj w bloku, gdzie mieszkam, z klatki schodowej, bo było aż nawalone śniegu tu przy samej klatce. Przewalone było. Ostatnia zima, ostatni, wiesz, styczeń, luty, marzec. Nie wiem, czy już w listopadzie nawet już nie padało, nie pamiętam, no, ale na pewno była surowa zima już dawno, takiej nie pamiętam. I ciekawe, jak w tym roku będzie, no. Wolałbym oczywiście, żeby nie było śniegu, ale no, to ja nie wybieram, jaka będzie pogoda. To na pogodę nie mamy wpływu chyba za bardzo, co? Więc zobaczymy, no. Jak nie będzie śniegu, to mogę jeździć. Jak będzie śnieg, no to nie. Tam jeszcze śnieg, to licho ze śniegiem, ale... Ale ten... sól sypią i od tej soli samochody po prostu rdzewieją, prawda? No to po co? To już niech postoją 2-3 miesiące, czy tam nawet 4, jakby trzeba było. I potem wyjadę. Your hair looks real good on my wall. No one can miss you. I can't believe you smell. Dobra, zajebany. I jedziemy tam. Keep it running, baby, it's mine. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby się udało, bo już nie chce mi się tego robić, nie wiem, piąty czy szósty raz. No, ja pierdzielę, no zobacz. No i co? No i widzisz? A idź się z tą grą, zawsze coś innego się odpierdoli. A idź w pizdę, kurwa. Nie chce mi się już tego robić. Szymon, czyli jak ktoś był zatrudniony po 2019 i pracował na przykład tylko minimum 4-6 miesięcy, to za 10 lat nie będzie miał możliwości zrobienia kopii świadectwa pracy. ZUS na emeryturę może być problemem. Okej. Okay. Gaming Madness. I właśnie tak lubię spędzać czas. Wieczorek jest i atmosfera przyjemna i fajna. No i spoko. Mateusz Pluta. Cześć. Gaming Madness. Podam za to. Jak się mówi, to musisz mieć szczęście z tą misją. Ja bardzo trzymam kciuki. No, widzisz. Benem, jutro spróbuj z tą misją. Okej. Okay. Zobaczymy. Nie wiem. Może jeszcze raz spróbuję, ale już naprawdę widzisz, jakie to jaja są. Chcę wyjechać, to nie mogę, bo trzy policje i zablokowali mnie, no. Danekow, pakiet Dutch 873200. Czekaj, nie rozumiem. Co ty tu powklejaj? 873200? Nie rozumiem.
2000, nie rozumiem, co ty tu napisałeś. Jaka to cena jest? I zawsze tu motory się spawnują. Kurwa, daj normalny samochód. Gdzie jest Brexun? Bywał na live, teraz coś go nie ma. Już opowiadałem tę historię 100 razy, no niech ci będzie, że opowiem jeszcze raz. Mieliśmy grupę na Messengerze z tymi chłopakami. Bartek, Mango, Ronin i Kairo i jeszcze tam inni. No i oni grali ze mną tam w te Call of Duty i w GTA 5. No i Brexun prosił mnie, czy ja mogę tam dołączyć, też z wami gadać na tym telefonie. No dobra, dołączyłem go. A potem on tam się popucił z Torielem, tam coś go zaczął wyzywać. No to usunąłem Brexuna z tej grupy, żeby nie psuć atmosfery, bo Toriel wyszedł z grupy, opuścił grupę. No to ja, żeby ratować sytuację, napisałem do Toriela, że wróć, ale no ja Brexuna usunąłem, tak? Żeby on nam tutaj nie psuł. I Brexun się obraził, że jak śmiałem go usunąć, mam go przeprosić. No i od tamtej pory nie wchodzi. Jeszcze wchodził parę razy na live, zaczął mnie obrażać tutaj w komentarzach. To zablokowałem. Ja już mówiłem, że jak ktoś jest pojebany, to ja urywam kontakt z pojebaną osobą. No to jak się tak zachował? No to co, ja mam go całować po stopach? No przepraszam bardzo. Ja już tyle razy mówiłem, że jak ktoś jest nienormalny, zachowuje się nienormalnie, to ja urywam kontakt. Z każdą osobą. To dotyczy każdej osoby, z którą zerwałem kontakt. Jeśli ta osoba się zachowuje nienormalnie, no to po co ja mam z taką osobą się kolegować, czy przyjaźnić, czy być w związku jakimś, prawda? No trzeba myśleć, wiesz, rozsądnie, jakiś, wiesz, za i przeciw, a nie w toksycznych relacjach przebywać. Zrywam kontakt, do widzenia, papa, nie podoba ci się, to sobie znajdź kogoś innego tam, no. Ja nie będę, wiesz, tolerował chamstwa i, wiesz, jakiegoś dziwnego zachowania, no.
widać przez to słońce. Za szybki ten samochód jest, no. A dziwne, bo w GTA 3 był wolniejszy ten stalion. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale go zarzuca, no rety, no. Kurwa nie, bo jesteś popierdoloną grą, że raz można go stąd zabić, a raz nie można. No, szybciej. To nie tu. Oczywiście, że nie. Uwaga na policjantów. Mam nadzieję, że tu nie przybiegną. A to by było fail roku. Chyba tutaj jest. Dobra, jest ta laska. Nie wiem, czy tam wyjedziemy, bo tam tych samochodów też policja ponastawiała. No wsiadaj do tego gówna pierdolonego, kurwa jebana gra. Biegnie dookoła jebanego samochodu zamiast kurwa wsiąść do niego. A innym razem od razu wsiada. Hey, everything's gonna be okay. Mało życia ma, no zaraz zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. I think I need a doctor. Weź wyjedź stąd, serio. No, no znowu to samo jest, ja pierdolę. Wysiadaj, chuju! Mało zdrowia, zobaczymy, czy się uda. Na styk może się uda. Wtedy miała mniej, no zobaczymy, czy to daleko jest, czy to jest blisko. Tu gdzieś już, no widzę, że jest na mapce. No chuju, wypierdalaj! Chuju! Teraz mi stąd. Jest. I need some help over here. Come on, get a doctor! Dobra, jakiś doktor biegnie. Mam nadzieję, że to już jest koniec. No. Dobra, jadę zrobić save'a. Dobra, najpierw zrobię save'a, potem będę czytał czat. I na dziś będę gasił, bo już ile to kurwa można grać w to. Na styk to przeszedłem. Ciężka misja to była, jak widać. Jeszcze z tym samochodem, że ten samochód tam zagraza drogę, no. Naprawdę nikt tego nie przewidział, z tego Rockstar, albo specjalnie może to zrobili, tak? Kurwa.
Dana Cox. Są dwa pakiety DLC, 87 rok i drugi za 2025 roku. No to mnie chyba ten 87 raczej by interesował, bo tam jest chyba ten Dutch. Prawda? Piotr, ile osób tak odpuściłeś? Dużo, no. Po prostu ja uważam, że jeśli ja chcę coś osiągnąć w życiu, ktoś mi, nie wiem, staje na drodze i utrudnia to na przykład, no to ja rezygnuję z takiej znajomości. Po trupach do celu trzeba iść. Dana Koch, oba są z Arnoldem. O, oba, o. No ciekawe, o co chodzi w tym z 2025 roku, bo przynajmniej nie wiem, czy była jakaś akcja filmu w 2025, na pewno nie z Arnoldem, no ciekawe. Gimmick Madness Model and Retro, trzymaj kciuki, bo następny tydzień będzie ciężki, bo testy mam w szkole i dziękuję bardzo z góry. No to trzymam kciuki. Trzymajcie kciuki tutaj za Gaming Madness Modern Retro, będzie miał testy. Karol, garażujesz wszystkie swoje auta, czy trzymasz pod chmurką? No garażuję wszystkie, tak jak dzisiaj już mówiłem. Ja właśnie przygotowuję swoją Samarę do zimy, odkręcam koła, stawiam na kobyłkach, zabieram akumulator i przykrywam plandeką. No trzymam wszystkie w garażach, co jakiś czas tam, przynajmniej raz w miesiącu, a nawet częściej, czasami parę razy na tydzień. Co kilka tygodni, tak? Przychodzę, odpalam. Plusa to w sumie nie trzeba odpalać, bo to na wtrysku, ale tego na gaźniku Borewicza to wypadałoby. Plus to odpali za każdym razem, to przecież komputer tam jest, nie? Ale no można, to jakiś czas też będzie go przepalać dla świętego spokoju. No i tam za bardzo nie ma ogę na kołkach postawić, bo to na takiej platformie stoją i one są tak jakby na pochyłości, tak na dół trochę są tak opuszczone, tak w sensie nie jest, że tak stoi, tylko tak stoi samochód, prawda? Akumulator rzeczywiście można zabrać będzie do domu, chociaż jak będę przychodził co jakiś czas i odpalał, to w sumie też bez sensu. No, chyba, że będzie mega mroźna zima, no to wtedy pomyślę. Zobaczymy jak to będzie. Szymon, niestety minęło, trzeba było gadać z Niemcami i Francuzami, chyba, że deweloper, który wykupił teren FSO, będzie je dzierżawić przez dłuższy czas spółką motoryzacyjną, w co wątpię. Samochody i motoryzacja to nie McDonald's. Zobaczymy co to w ogóle będzie. Karol Eke. W pierwszym Vice City najtrudniejsza misja dla mnie tutaj jest wyścig z rudym w okularach. Nie pamiętam, która, no ale przeszedłem, bo całe Vice City przeszedłem. Venom, udało się. Gaming Madness, gratulacje, akcja. Dzięki. Szymon, właśnie chodziło o to, żebyś pick-upa przeparkował przed wparowaniem na ostatnich dwóch przeciwników. No to bez znaczenia, czy przed, czy po. I tak on, jej życie spadało, więc... Dana Koch, z 20-25 to stary Arnold z brodą. A ten 87 to jaki? Nie z brodą? Dziwne. No dobra, to ja będę gasił, przynajmniej grę, ale możemy jeszcze zostać jakieś tematy związane z retro, jak zawsze. Pisać możecie, śmiało, proszę bardzo. To jest pudełko tutaj. Także jeśli macie jakieś propozycje, pytania, co na przykład niedługo bym nagrał, bo mam już nagrane parę odcinków, już które wlecą. Jeden będzie chyba jutro rano. O 9:00. Jedno albo dwa mam nagrane. Dwa chyba mam nagrane już odcinki. Jak czas pozwoli, to jutro też coś nagram o Polonezie, bo już dawno nic nie nagrywałem. No myślę, że jutro raczej czas pozwoli, tylko nie wiem czy mi się będzie chciało, no ale pójdę coś nagram jutro. No i jeśli ktoś jeszcze nie zna, no to właśnie zapraszam na moje pozostałe kanały, właśnie między innymi na Moto Retro Press, gdzie pokazuję stare samochody, w tym także moje. Karol Eke, coś z Pegasusa, będzie z Pegasusa. Czekaj, co ja tam nagrałem z Pegasusa? Coś nagrałem ostatnio, czekaj. A, już wiem. Pegasusa będzie odcinek z Królem Lwem. Lion King będzie. I będzie coś z PlayStation 1, ale to nie będę może zdradzał jeszcze co. Czytamy dalej. Adam Michalak. Ja wtedy pamiętam wieczorynka i hit na sobotę na jedynce TVP. Ok. Karol S. Zaskoczony jestem postawą Brexona. Okazał się następnym szkodnikiem. Po prostu... Odbiło coś mu, tak jak wielu osobom.
odbija czasami coś. Szymon, właśnie nie traciłeś czas na przesiadaniu się z aut. No może i tak, może i masz rację. No. Już zostawmy to. Jak wiesz, jest się w emocjach i w stresie, to człowiek wtedy nie myśli tak. Dana Koch, 8-7 to Predator, to Arnold z pierwszego Predatora. Okej. Okay. Venom, a co to jest wideoblog, ten kanał? Moje imię, nazwisko i wideoblog, ale tam są same takie śmieciowe filmiki. No możesz tam dołączyć, ale na razie tam nic ciekawego nie ma. Zbieram na razie suby. Jest już prawie 500, jak będzie 1000, no to zacznę coś poważnego nagrywać. Link chyba też jest w opisie podany do tego. Szymon, co najmniej 15 sekund straciłeś na animacjach wysiadania i wsiadania. No może i masz rację. No ale dobra, udało się. Ważne, że się udało i tyle, no. Lepiej po prostu, żeby tego samochodu tam nie było, a wtedy bym to... Może i za pierwszym razem nawet ukończył, jak tam byłem, nie? Także jutro o 9 będzie Pegasus chyba, a pojutrze PlayStation 1 i jutro nagram, postaram się nagrać coś z Polonezem. Nie będę też mówił na razie co, bo ja wiem co. Nie muszę na razie zdradzać co będę nagrywał. I coś będę nagrywał też, być może też jutro z kolejnych gier, no może teraz właśnie ktoś tam prosił o Dakar 2. No to może teraz tego Dakar 2 dokończę, to chyba Venom ty prosiłeś. Tego Dakara dokończę. I znowu Pegasusy, znowu PlayStation 1. Z Demek to chyba będę robił live'y, bo to jakoś lepiej mi się z tego robi live'y niż odcinki, bo odcinki są z tego mega długie. To już wolę, jak już będzie długi, żeby był już długi live, prawda? No i tak to bym wiedział, no przyszłość najbliższą kanału. I jednego i drugiego, no. Także jeśli macie jeszcze jakieś tematy tutaj dzisiaj do przedyskutowania na czacie, tutaj to proszę pisać, ja będę czytał i jak już skończą się, wyczerpią się tematy, to zakończę live'a. Przemek, ja mogę pożyczyć grę do pokazania na kanał. No napisz jaka, bo może ją mam, albo na przykład nie chcę jej ogrywać, napisz jaka. Szymon, ale to moja obserwacja, możliwe, no. Karol, nie lubisz tej gry GTA Vice City Stories? I lubię, i nie lubię, nie wiem, lubię za klimat, ale nie lubię za ten poziom trudności. To nie tylko tej gry, tylko wszystkich GTA. Łącznie z jedynką, dwójką i czwórką i piątką pewnie też. Jutro będzie Pegasus Król Lew, pyta się Adam. Tak, jutro będzie Pegasus. To będzie... O ten cartridge jutro, bo to już nagrane mam. Z tego. To jutro o 9 możesz to sobie jutro obejrzeć. Caveman, Olimpiada Jaskiniowców. O, to chętnie bym pokazał, Przemek. Albo nawet bym chętnie to kupił, bo to jest bardzo fajna gra. Ja to grałem w dzieciństwie, tylko ja nie wiem, czy to jest na AliExpress, na takim pirackim kartridżu, może na jakiejś składance by było. To bym bardzo chętnie zamówił. Super gra. Wiesz, tam łapiesz kobietę jaskiniowcą, z czasów jaskiniowców. Jak to było kiedyś, że maczugo w łeb i za włosy i do jaskini, nie? No to tam łapiesz ją za włosy i tak dookoła, wiesz, kręcisz się, nie? Kręcisz się i wywalasz ją. I jak najdalej ją wyrzucisz, to tym więcej punktów za ileś tam metrów zdobywasz, no. Zajebista gra. I tam jeszcze chyba jakieś były olimpiady, w tej olimpiadzie jakieś dyscypliny, tylko nie pamiętam. To najbardziej zapamiętałem. Rzut babą. I to też nie jest jakaś licencjonowana gra, tylko przez jakichś hakerów zrobiona chyba. Jeszcze tam była jakaś taka chyba minigierka, że było dwóch jaskiniowców i jeden się z drugim lał maczugami po głowie. I kto kogo tam pokonał. Chyba coś takiego też było, no. Kubkowata gra, ale fajna, śmieszna, no. To bym chętnie też jakiś filmik o tym nagrał. Gaming Madness, proszę zrób live z Demek na PSX, a chętnie wpadnę, jeśli będę mógł, dzięki z góry. No coś przygotuję w najbliższym czasie, ale to nie jutro. Melonik, Axel, za ile najwięcej sprzedałeś kasetę VHS na licytacji? Nie pamiętam takich cen. Karol, grałem kiedyś tam i Jerry na Pegasusie, ale ta gra jest uważana za krapa. No, Tom i Jerry? No chyba tak, no. Szymon, z zewnątrz to niestety bez emocji. Nie wiem, o czym ty mówisz, no. Nie wiem, dobra. To jeszcze chwilę mogę zostać, jeśli coś chcecie zapytać albo zaproponować, to proszę dawać znać, no. Jeszcze chwilę mogę postreamować i bo już jest po 23, no to już pora spać. Zaraz.
No i to będzie powoli tyle, no. Szymon, swoją drogą szkoda, że nie ma GTA Vice City Stories na Androida. Podobna kwestia licencji. No możliwe, że to była tylko jakaś gra jako ekskluzyw na PS2 i na PSP i na przykład mają podpisane jakąś tam umowę z Sony. Nie wiadomo, czy ona kiedykolwiek wygaśnie, czy to jest umowa, wiesz, czasowa, na przykład na 10-20 lat, czy coś takiego. Myślę, że więcej niż 10 lat, bo już chyba minęło od premiery. Ponad 10 lat, już z 15 minęło, może nawet więcej, nie wiem. 16 może, no nie wiem, kiedy te gry wyszły, nie pamiętam. 2005, 6 rok? Nie pamiętam. Czy 7 może, nawet nie pamiętam. Napisz na priv, to pożyczę, Przemek. No dobra, dobra, mogę napisać, ale w sumie znowu z drugiej strony, zobacz. Wysyłka twoja będzie kosztowała co najmniej 13 zł, moja odsyłka też 13, to już jest 26 zł. Może na AliExpress da się kupić to za 10 zł. Z darmową wysyłką. Może to nawet lepiej by było. Ja muszę poszukać tego, zobaczyć, czy na AliExpress to będzie. Tylko jak to znaleźć znowuż, no bo tam nie ma na AliExpress tytułów gier w opisie. Czasami oni zdjęcie dają, że na przykład jest 300 gier na obrazku. Ale nie ma takiego by w opisie tekstowo. Jak ja wpiszę, wiesz, Caveman Olympics, czy jak to tam się nazywa, to mi tego nie znajdzie w wyszukiwarce. No chyba, że zapytam na naszej grupie, może ktoś wie, czy jest jakiś kartridż, jakaś składanka typu jakieś tam 200 i nie jeden i tam będzie ta gra. No zobaczymy, no. Ewentualnie ja mogę to w każdej chwili przecież ściągnąć i na PlayStation Classic odpalić. Nawet nie musisz mi wysyłać tego kartridża też, prawda? No zobaczymy. Najpierw zapytam, czy ktoś wie, czy jest na jakimś kartridżu ta gra, na AliExpress. Albo może na Allegro jest na przykład. Bo znowuż wiesz, Przemek, trzeba oszczędzać kasę i moją i twoją, prawda? Na wysłanie i odesłanie, prawda? Karol, mieszkamy bardzo daleko od siebie, mieszkam na województwie pomorskim. Spoko. Szymon, podobno poszło o Phila Collinsa, prawo do wizerunku i piosenek. Też tak może być. To po co go dali właściwie do tej gry, skoro to tak potem utrudniło? No, nie wiadomo, o co tam chodzi, no. Adam, Michalak, Oskar, wyślij zdjęcie Gmaila, samochody FS Polonez, bo jestem bardzo ciekawy. Jakie zdjęcie mam wysłać? Które? Wszystkie u mnie są zdjęcia na Facebooku wstawiane z tymi samochodami, także tam możesz wejść na Moto Retro Press, ale na Facebooku. Tam zawsze regularnie coś dodaję. Retro Kaszub Fan, tutaj mówisz, też z Pomorskiego, o. Kaszuby to właśnie tamten. No to jakieś tam część Pomorskiego dokładnie, to nie wiem, no. Gaming Madness, ja będę iść, bo już późno, jutro muszę się pouczyć i zrobić zadanie. No to na razie, no to papa. Karol Ecke, chcę, żeby była gra na Pegasusa Darkwing Duck. Nie mam tego, ale chętnie bym to pokazał, bo to też jedna z tych gier, których powiedzmy tam może nie marzę, ale zawsze chciałem w to zagrać, no. Tym takim fioletowym, tym w pelerynie kaczorem się chodzi. Jeszcze śmieszniejsze jest to, że zrobili jeszcze drugą część, Darkwing Duck 2, ale to była super kontra przerobiona. I zamiast biegać żołnierzami, to tymi kaczorami biegaliśmy. Ja w dzieciństwie nie wiedziałem, że to jest Darkwing Duck 2. Mój kolega miał tą kontrę z tymi kaczorami. Ja myślę, co? Jakie kaczory? Czemu te kaczory są zamiast żołnierzy? A dopiero... No, wiedziałem, że coś jest nie tak, tak? Ale no, nie wiedziałem, dlaczego tam jakieś kaczory wstawione są. A dopiero później gdzieś tam na YouTubie czy gdzieś znalazłem ten hak i zrozumiałem, że to ktoś przerobił, jakiś Chińczyk, jako Darkwing Duck 2. Bo pamiętam, kolega to miał i myśmy tak bekę mieli nawet z tego, że czemu tu nie ma żołnierzy, tylko są jakieś kurde kaczory. Dziwne to było wtedy. No dobra, to chyba wszystko w takim razie. To wpadajcie jutro o 9 na... Będzie filmik z Pegasusa i postaram się jutro w ciągu dnia też coś o Polonezie nagrać. No, to też pewnie za jakiś czas się u mnie na kanale na Moto Retro Press pojawi. To miłego wieczoru dzisiaj. Do zobaczenia. Do następnego.